swój swag. Odkłada się kolejny tysiąc za mleko dla syna, a nie godzi bek. Tu słucha się typów, co mówią o życiu, a nie kurwa o tym, że paliłeś cash. Ale co ty wiesz? Powiedz kurwa, co ty wiesz? Jak to ci nie styka, to wizę polutuj i zawijaj dupę. Okradasz pomnika, to później pokutuj. Oddajesz podwójnie. Nasza muzyka ma tu ragę kultu. Bo przyśpiewa chujnie. Lecimy kurwa na każdym podwórku. Wspólnie robimy turę. Do kroku koncertów i nie mam żołbiedy. Udawać nie mam zamiaru. Żeby to wydać, to robię ze przerwie. A po nocach piszę już kolejny album. Nie widzę rodziny i puszczają nerwy. Od dekady lecę i trafiam na karku. Cardio, cardio, cardio. Dla naszych ziomali stalu. Najzieleńszy na ulicy. Jeśli tak, to powiedz. Pewnie twój dostawca pizzy. Bardzo dobrze o tym wierzy. Tylko cardio. Życie lubi zaskakiwać. Sól w cukierniczce, każdy chciałby odpoczywać. Iść do celu, po nicę zgarniać. Hajsa mixtape, wpierdalać pizzę pod holenderski browar. Jamański towar, jarać, niczym się nie przejmować. Więc wyjeżdżam w plener, to plaża White Heaven. Wybraliśmy miejsce, jakby w nazwie było z niebem. Wejdź se to wygoogluj, żebyś wiedział, gdzie teraz jestem. Pozdrawiam cię serdecznie, chociaż nie wiem, kim jesteś. Włącz se kompa, odpal zdjęcie, ziomek, nie patrz dziś za okno. Szyba w krupę.
Halo, halo. Jak mnie słychać? Dobra, scena teraz. Pyk. Jest odpalone. Mam nadzieję, że nic nie będzie zacinało, także witam piąteczka. Witam wszystkich na wieczornym strumyku. Dobra. Nie no, chyba wszystko powinno być. Powinno być git. Dobra. Good, good. No i zajebiście, no. I to mi się podoba. No dobra, klatki są git. Wszystko powinno być w normie. Jeszcze specjalnie ustawiłem wszystko na najniższe, żeby te klatki były w miarę... W miarę stałe i tak dalej. Pozdrawisz Melcioka, proszę do 3 złote. Pozdrawiam Melcioka, dzięki za trójkę. Właśnie dzisiaj niestety, bądź też stety, no nie wiem, postanowiłem, że GTA będzie streamowane bez kamerki. Dlaczego bez kamerki? Ponieważ chcę, żebyście wczuli się w całą tą akcję, która będzie się działa na serwerze. I żebyście właśnie zobaczyli, jak William Richards funkcjonuje na wyspie, nie? Dobra. To tak. Niesta pozdrawia. Co to, jak to rajdzik? Nie wiem, kto to jest, ale dzięki za rajda, dzięki. Piąteczka. Dobra. Nie, CS-a dzisiaj nie będzie. Dzisiaj chciałem sobie postreamować GTA, po prostu tak zobaczyć, jak się przyjmie. No, jak będzie fajnie wam się oglądało, to oczywiście będzie więcej strumyków, nie? Dobra, teraz tak, muszę zminimalizować. Dobra. Gdzie jest urządzenie? Dawaj z kamerką. No nie, no dobra, mogę spróbować, ale no... Też się będę trochę peszył, bo... Nie wiem, no zobaczymy. Na razie sobie wyłączę muzykę. Dobra, niech będzie. Jak tam dźwięk? Czy wszystko jest git? Z kamerką. Gdzie ja miałem jechać? Aha, miałem jechać na Paleto, żeby sobie troszeczkę siana pogrindować na taksu, znaczy na Uberze ogólnie, nie? Która wyspa? Na B. Barabados? Nigdy nie pamiętam tej nazwy. Jakoś tak. Z kamerką. No ja bym wolał bez kamerki jednak, nie? Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Sobie tutaj zaparkuję elegancko. O. Pyk. Nie, na razie mogę z kamerką, no potem zobaczymy. Bo większość osób, które streamują, znaczy tych takich, to naprawdę dobre RP odgrywają, to streamują bez kamerki. Właśnie, żeby taki klimacik był, nie? Klimat filmowy po prostu. Masz tyle hajsu, no sobie zarobiłem, nie? Trochę już tutaj gram, chyba z tydzień? Ogólnie miałem wcześniej postać jakoś tam takiego dziada, ale postanowiłem zmienić, bo serio jest tragedia. Po następnego dnia, jak właśnie gram chyba 5 czy 6 godzin, to... jak właśnie gierkę zaraz mogę dać. To następnego dnia cały dzień gardło mnie bolało, więc postanowiłem, że będę sobie grał jakimś tam upośledzonym typem. Gierki nie słychać? Serio? Nie wiem, ja to widzę, że cały czas jest jakiś ten wskaźnik. Więc nie rozumiem, nie rozumiem. Pyr 7 złotych. Dzięki za siódemkę, dzięki. No i samo gra na Oasis. Ja na Oasis byłem może, nie wiem, z pół godziny, godzinę. I tam jest taka stypa, no niby jest małe miasteczko i ludzie właśnie powinni się jakby integrować bardziej. I mieć jakieś tam po prostu akcje ze sobą częściej, no ale no wyszło tak, że jest odwrotnie po prostu. Na tej większej wyspie, gdzie akcja cała rozgrywa się na tym,
w mieście, nie tym dużym, Los Santos to się nazywa chyba, no to tu się no więcej dzieje, no więcej ludzi spotkałem niż tam. Tam spotkałem chyba, był full server, spotkałem 3 osoby może. Nadal nie słychać gry zbytnio. No, to też nie chcę za bardzo no, głośno tego, no nie wiem, podgłośnić sobie tam, no nie wiem czemu tak jest. U mnie w słuchawkach i w tym, w systemie jest git, no. Nawet trochę za głośno, ale wam podgłośniłem specjalnie, żebyście słyszeli, bo ktoś tam narzekał. Wiem, że Nitro robi swój serwer. Też miałem podejście w sumie jedno do zrobienia serwera roleplay, ale niestety nie było technika chętnego, który by to zrobił. No niestety. Od kiedy grasz na roleplay? No już kiedyś tam w 2011 grałem ponad chyba, czy tam w 2010 grałem ponad 2 lata na Sampie roleplay. A w piątkę gram. Na jednym serwerze grałem jakiś czas temu, chyba ponad 2 tygodnie i napierdalałem po 15 godzin. Się cenić i stawka min poszła do góry XD. Pozdrawiam, 3 złote. Znaczy, dzięki za donate. Znaczy ja teraz stawiłem próg od 3 złotych, bo ludzie wysyłali po złotówce i tam jakieś dziwne dźwięki, jakieś spamowanie na iWonie i to trochę wkurwiało, więc... No koleś zamiast wysłać, nie wiem, 9, no, nie ma dychę załóżmy, zamiast wysłać 10 razy donate'a z jakimiś, nie wiem, odgłosami dziwnymi, to wolę, żeby wysłał 3 razy, nie? No, a mogę z przodu? Proszę pana, mogę z przodu? Kurde, dziwnie tak przy większej publiczności gadać takim głosem, ale nic, no przyzwyczaję się. Jeden, drugi stream już nie będę takiej, powiedzmy, tremy odczuwać, nie? Gdzie jest mój tutaj, jak to się nazywa, osoba, którą mam zawieść? Bo dostałem info, iż praca taksówkarza, bądź też, o jest, klient znaleziony, taksówkarza, bądź też Ubera, no ja jeżdżę jako Uber swoim autkiem. No co jest, jak się rozmyślił, co to jest? Pojebało kogoś. Robi five, czy... ja nie wiem, nie pytałem się Nitra. Niedawno z nim nie gadałem też, bo on tam non-stop zajęty jest, nie? Na jakim serwerze grałeś? Na Sampie? Net4Game. Polecam. Tam było ponad 800 graczy, no i ta nie było w ogóle lokalsów i naprawdę ta wyspa tam żyła, no. Każdy człowiek, którego spotkałeś na ulicy, to był no, prawdziwy gracz po prostu, siedzący przed komputerem, nie? O, mamy jakiegoś klienta. No co jest? Czemu mi tutaj coś popierdoliło kogoś? W ogóle dzisiaj w nocy była śmieszna akcja, bo wjebałem się na czołówę z jakimś typem i no tam odegraliśmy ból, tam coś tam, zawiózł mnie właśnie do szpitala, lekarz mi założył gips na nogę, no i tak nawet gdzieś tam shot jest z tego i była taka akcja, że nagle słyszeliśmy jakieś dziwne głosy, jakby nie wiem, jakiś szatan gadał czy demon. No koleś sobie po prostu, jakiś tam admin na niewidce latał z jakimś kolegą chyba, też adminem, latał sobie i udawali jakiś tam koszmar, ja pierwszy raz coś takiego widziałem w ogóle na roleplayu. No i śmieszna akcja, wszystkich zaciukali nożem, potem wszyscy się obudzili. Co jest, no przecież otwarte jest, o i mi będzie szybę wybiło, no świetnie. Będziesz grał na serwerze Nitra? No zobaczymy. Na razie tutaj sobie pykam, nie? Ile mam kilometrów? 10. No powinienem coś z tego zarobić. A jak tam jakość, jak tam klatki? Stałe 60, wszystko git, nic nie zacina? Bo nie odpaliłem jednej opcji, ale widzę, że nawet nie muszę. Bo... O Jezu, bo w OBS-ie wszystko jest no w miarę płynnie, nie? Znasz silnego z roleplay? Nie. Ja bardzo mało osób tutaj gram, bo... próbowałem się wcześniej dostać na strefę, jak wszyscy grali. No i niestety nie przyjęli mnie 2 razy. Napisałem za pierwszym razem jakieś chujowe podanie, potem się trochę postarałem, ale nie chciałem być nawet właśnie gangusem, bo jak koleś chce być gangusem z miejsca w podaniu, to od razu jest odrzucane, nie? Tam napisałem, że chcę być zwykłym po prostu obywatelem, no ale ten koleś, który to sprawdzał, uznał, że nigdzie tam nie uwzględniłem tego, że chcę być właśnie jako zwykły obywatel i pracować legalnie, tylko no w sumie nie wiadomo, co chciałem robić tam, nie? No i mnie nie przyjęli niestety, no życie. Tak też bywa, nie? Kurwa, że tej Mazdy tylko nie rozjebać, mam jedną naprawkę. A jakoś HD hula, no i zajebiście, to mi się podoba. Jakie tu mandaty, po 40 koła, jak ja mam 200 koła, to zbieram w chuj czasu.
Nie, w Hurta nie gram. Znaczy, no chciałbym pograć, tylko nie mam z kim. I też muszę się jakoś zmotywować do tej gierki, nie? Rurururu. Pojadę tego typka, odstawię na miejsce, dostanę się, no, wpłacę szybko do banku, żeby mnie tam nikt nie zawinął, nie zajebał tego hajsu. I pójdę do szpitala gips zdjąć, nie? No, Honda, powiedziałem Mazda, serio, to mi się pojebało coś, sorry. Będzie zapis live'a. Też, o Jezu, jaka mgła, ja pierdolę. Nic nie widać, też miałem w planach, ale to chyba następne live już coś takiego zrobię. Miałem w planach wrzucić sobie jakieś customowe... Dobrze jadę? Chyba dobrze. Nie, no co jest, kurwa? Gdzie to jest? Nie, no git. Miałem w planach wrzucić jakieś customowe do radyjka pioseneczki bez tego... bez praw autorskich, żeby też zamuły nie było. No ale no... zapomniałem tego zrobić, a nie chce mi się też odpalać teraz jakieś strony do muzyki, bo mam tam chyba 7 piosenek i to tylko na start live'a, potem tam cały czas jakieś zapętlanie robiłem, żeby coś leciało w tle, ale na razie no bez muzyczki też będzie git, będę gadał cały czas do was coś, więc nie będzie takiej ciszy. O kurwa! Kibul! Dobra, zapina pasy. Co jest? Czemu zamknięte jest w ogóle? Matko, jak pan jeździ? No, cały reflektor tutaj, do wymiany. I chuj, o mnie. Aha, bo to jest lokalny, zapomniałem. No i chuj, i muszę do mechanika jechać teraz. Aha, no kurwa, jaki nieogar jestem. No tak to jest, jak czytasz czat. Czytasz czat i zapierdoliłem w ten. No chuj, lampa do wymiany. No i trzeba będzie pojechać do ten, do mechanika. Znaczy jednym okiem patrzę na czat, drugim na ten, ale serio, koleś wyjechał mi za rogu, nie zauważyłem. Ale duże stuczki nie było, więc za bardzo tam nie mam co odgrywać. Powiedzmy, że miałem pasy zapięte cały czas. A serio, ktoś tam mi mówi wcześniej, że jak będę grał w GTA, to no bardziej się skupiać na drodze niż na czacie, dopiero jak tam nie jeżdżę, czy po prostu gdzieś idę, to jaki Janusz. No tak, ja jestem Janusz taki upośledzony. Ogólnie moja postać, mogę wam powiedzieć w skrócie historię mojej postaci. Downhill, nie, Downhill był lepszy, ja to po prostu chcę odgrywać debila, żeby mnie gardło nie bolało, ani innego pomysłu nie miałem na postać. Może kiedyś coś wykombinuję. Ogólnie to moja postać ma lat 40. Lat 40, zachowuje się jak 10-letni dzieciak. Przez to, że kiedyś tam no, miał rodzinę, miał syna, miał żonę. No i pewnego dnia wybrał sobie się na wycieczkę no, samochodem. I była taka sytuacja, że no, wpadł w poślizg, tam zajebał w drzewo no, z dużą prędkością i przyjechała oczywiście... oczywiście lekarz przyjechał, ta ambulans cały. No i stwierdzili zgon wszystkich osób, no. I wzięli mnie do, jak to się nazywa? Poczekajcie, ja od razu sobie sprawdzę. Mam w notatniczku zapisane, także no, nie będzie problemu, nie? Zaraz wam szybko powiem. Gdzie to było? No, że do prosektorium mnie zabrali, no bo uznali, że jest zgon i ten patolog w trakcie, no już chciał robić sekcję zwłok, ale zauważył, że Williamowi tam poruszyły się palce na dłoniach, sprawdził tętno, okazało się, że serce zaczęło znowu bić, no ale niestety było dosyć długi czas niedotleniony był mózg po prostu, nie? No i przez to zaszły tam nieodwracalne zmiany w organizmie i tak dalej, i no... Heavy Langelbeku, zdałem poprawkę XD, nadeszła 4 klasa. Pozdrawiam i miłego wieczoru życzę. Postaram się być cały live 3 złote. Dzięki za trójkę. Dobra, mamy pieniążki. No i w skrócie, miał wypadek.
był zgon, potem jakoś, no nie wiem, serce znowu zaczęło bić, tak sobie wymyśliłem. I ten, jak to się nazywa? No i cofnął się w rozwoju po prostu, no William, i teraz jest 40-letnim facetem z mentalnością 10-latka, nie? Tak na szybko wymyślałem w sumie. Nie chciało mi się tego jakoś koloryzować, wymyślać jakieś lepsze historii. No, ale teraz jestem upośledzony i no i muszę z tym żyć niestety. Dobra, trzeba pieniążka schować. Ja to co zarobię, to od razu szybko. O Jezu, nie mogę biegać, bo mam nogę w gipsie, czekajcie. Zapomniałem. Była zrobić Wojtka z Foresta? Nie, nie mam teraz modulatora żadnego pobranego. Znaczy mam voice moda, ale nie chcę się z niego korzystać, bo on strasznie się buguje i potem jak nie używam, to i tak jakieś błędy wyskakują, nie wiem o co chodzi. 5000 wpłać. Jedziemy teraz do szpitala. Siema, pozdrawiam, Dekto ma koszulkę pompateam na czacie, pisze, mam 5 zł. Również cię pozdrawiam, Dragon, również, dzięki za piątkę. Poruszyła mnie ta historia, no, no nie jest ciekawa. Ale no, musiałem coś napisać po prostu, nie? Boże, no kurwa, cały reflektor do wyjebania, znaczy cały przód do wymiany. Kinga, dzięki za 10 zł, dzięki, dzięki. Downhill V2, nie, Downhill był takim seplejącym typem. Po prostu z żółtymi papierami, on tam... Jakoś tam chorobę miał, nie pamiętam, no ale... No mógłbym odgrywać jak Downhill, bo umiem tam się jąkać i tak dalej, seplenić też. Ale nie chciałem tak po prostu kopiować Graczola, bo Graczo to lepiej odgrywa, nie? Czemu ja tu w ogóle chcę jechać? Do szpitala miałem jechać. Dobra, tutaj jest szpital. Tararam, tararam. Czemu było zmieniać, żeby się wczuć w rolę? Teraz wjeżdżamy do miasta. Klatkaż tutaj widzę. No spadł niestety. No ale to typowe na FFM. Nie, nie, klient znaleziony, wypierdalaj. Nie będę teraz cię woził nigdzie. Trzeba do szpitala zdjąć gips i oddać kulę. To moja postać chodzi no z kulami. Ja nie chciałem, ale... Ale lekarz nakazał, że tak powiem. Bo nie wiem, ile ja to już chodzę z tym gipsem. Oj, załóżmy, że już wystarczająco długo, żeby mi zdjęli. Tam wszystko się już zagoiło. Zaparkuję jakoś tutaj. O, JP, JP. Policja. Tutaj jakaś jazda. Witam panią, witam. Gdzie on kurwa poszedł? Halo, halo, przepraszam, halo. Halo, przepraszam. O kurde, a co pani taka rozebrana? No patrzcie, no, olewa mnie. A, halo, ha, halo, proszę pana. Słucham? Ja przyszedłem na zdjęcie gipsu, bo mi pan jakiś tutaj zakładał gips, bo miałem nogę złamaną i też kulę do oddania mam. Dobra. Tutaj pan kulę w rogu położy, tutaj. Dobrze, dobrze, już kładę, no. Bo me, odkłada kulę. Bo usiądzie najlepiej. Pyk. Słucham, bo nie usłyszałem. Pan sobie usiądzie, ja rozetnę ten gips. To ja się położę, bo mi wygodniej będzie, tak. Dobra, nie ma problemu. Pyk. O Jezu, jak ścięło. Nie podoba mi się to w ogóle. Różne to było? Leżenie na plecach. No, to była lewa noga. Dobra, idę jeszcze wywalić. Dziup. Dobra, to już wszystko. Już? Mogę normalnie chodzić? Tak, pan sobie wstanie, pan zobaczy, czy wszystko dobrze się tutaj zrosło. Ja sobie pochodzę trochę, bo... I co, dobrze? No tak dziwnie, bo długo chodziłem z nogą w gipsie i tak już się odzwyczaiłem teraz. Ja sobie pochodzę w kółku, trochę tam pan sobie, niech tam pracuje. Ja zaraz sobie pójdę, tylko rozchodzę tą nóżkę.
Tylko pan tam podpisze jeszcze na wyjściu. No, no dobrze, dobrze, to niech pan idzie za nas, przyjdzie, tylko jeszcze tutaj ten, pochodzę w kółko. Dobra, 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 nie ma problemu. Już wam podgłaśnię. Dam dwa razy głośniej. Buchu! Siema, siema, witam. To z rehabilitacją? No to noga w gipsie, to po chuj mi rehabilitacja. Znaczy no nie wiem, no on powinien zaproponować, no też. Jak mówi, że jest wszystko git, no to nie będę przecież się z lekarzem kłócił, nie? Jezu, jak ja debil, Boże, jak debil wyglądam. Halo, halo, jest tu ktoś, halo. Przesunę się, że ten mikrofon tam się może głośniej trochę. Halo, proszę pana. Nie wiem, ten styl chodzenia mnie wkurwia. Halo, gdzie pan jest? Ja nie chcę się bawić chowanego, bo ja nie umiem. No i chuj, gdzieś spierdolił. O, jakie krzesełko, ja to przesunę na miejsce, bo... No chyba, że oni chcą przeciąg zrobić, to nie, to nie, to zostawię. Witam, witam. Witam wszystkich na strumyku. No halo! Nie chcę mi się pana szukać, bo... Już mi się w głowie kręci. No co za chuj? Gdzie on poszedł? I poszukam go. To jakieś wyjście? Mogę tędy przejść? Lol, mogę. Pierwszy raz w ogóle ten szpital będę zwiedzał. Jakie jest wyjście na dach jakieś? Gdzie on może być? Halo, proszę pana, halo. przepraszam panią, bo ja bym chciał się zapytać o jedną rzecz. No, chyba pani się zamyśliła, ciekawe nad czym tak myśli mocno. A może tutaj się pan schował? Halo, może pan w szafeczce siedzi tu? Nie, on chyba pojechał kurwa na jakiś ten, na jakąś akcję. A może pod biureczkiem? A nie, jednak nie. Aha, papiery na stole. No dobra, mogę się podpisać. No dobra, to jak pana nie ma, to się podpiszę tak na szybko. Pęk, 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 tutaj podpisik. Pomielił, pomielił. No dobrze, to ja pójdę. Do widzenia. A, jaka ładna pani. No przez szpitala nikogo nie ma. No, zgłoszenie miał. No to... O! Proszę pana, proszę pana. Ja tam podpisałem już wszystko. Dobra, dobra. Dobrze, dziękuję, dziękuję. Wstawić hajsu brudnego. Jakiś kolejny downhill, nie? Ja pierdolę, ile tutaj tych zdanów w mieście lat. Ty, niech się ciągnie. Co im jest downhillem tutaj? Downhill był lepszy ode mnie. Właśnie. Pyk wodę. Wiecie co ja zrobię? Ja tą kamerkę to muszę wyłączyć, bo ja chcę bliżej mikrofon mieć, żeby... no ciężko z tym głosem głośno mówić, nie? Dobra, moment. Zaraz zobaczymy. Przechwytywanie, pyk. Rameczka, pyk. Zuby, pyk. No. Dobra. Teraz możemy grać. Joke, no wiem, no.
Przesunę teraz trochę mikrofon. Dobra, i będę po prostu ciszej mówił do was. I mi będzie trochę wygodniej. Jezu, jak przestraszyłem się tych. Dobra, sprawdzimy, co to się pod komisariatem dzieje. A właśnie, zobaczę, czy ten... No spokojnie, dajcie mi chwilę tak pograć bez kamerki, się przyzwyczaić, nie? Gdzie to był telefon? Kontakty? Seba. Nie, jak się kurwa dzwoni na tym telefonie? Ja pierdolę. No dobra, no. Odpalę. Odpalę, bo widzę, że się wszyscy pultają. To momencik. Tyle, że będzie troszeczkę mikrofon wyżej, no i będzie mnie zasłaniać, ale to... O Jezu, nie to... Pyk. Dobra. Muszę mieć bliżej mordy ten mikrofon. Nie no, Wojtek był robiony w ogóle innym programem jakby. Miałem słuchawki z tym... kartą dźwiękową, nie? Budowaną. Telefon. Zadzwoń, ta? Seba. Chuj, nie ma go. Nie wiem, pojadę na tkacza może. Raczej nic się nie dzieje tu w mieście. Chciałem na live też ogarnąć sobie tego. O Jezu. Chciałem sobie ogarnąć... miejsce, w sensie, no nie miejsce, no. Ogólnie zbieranie marihuany, nie? Ale niestety typ do mnie nie dzwoni i muszę czekać po prostu na jego telefon. Tam chyba 50 koła kosztuje dostęp. No, jak idiota chodzę, jak to zmienić? Styl chodzenia, normalne. Mam codzienny, nie wiem, teraz normalnie będę chodził? Też jakoś wolniej. No to nikogo nie ma, kurwa, no nie wiem, co mam teraz zrobić. Dojeździł hajs grindową. Może jakaś akcja się tutaj... J7 plus 3 rozpocznie. Złote. Dzięki za trójkę, dzięki. Ta, na Barabados. Chyba tak ten serwis się nazywa, nie wiem. Dobra, trzeba jechać na paletę, bo tam największe są te... Największe sianko. No dobrze, wy mówicie teraz o metamfetaminie, ale moja postać o tym nie wie, że ktoś tam sprzedaje dostęp do metamfetaminy, nawet nie wiem, gdzie to jest. Więc no nie mogę tak po prostu sobie pojechać albo, nie wiem, zagadać z typem, bo gdzieś go na streamie widziałem czy coś takiego, nie? Takich rzeczy, no, no informacji OC nie można jakby wykorzystywać w gierce. A teraz wszystko słychać? Jak tam dźwięk? A co to? A co to? Pusta radiolka? Co jest, kurwa? Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Halo, jest ktoś w środku? Halo? O, otwarta. Zepsuta. Nie miałem nawet jak tego odholować do... no pod komendę. Chuj z tą radiolką. Jezu, jakiś świr zostawił sobie radiolkę na środku ten. No chciałbym ją wziąć, ale no... zepsuta jest. Też nie chcę auta zostawić na środku, no po co? Dobra, jazda na paletę.
Zbieram na RS6 chyba. Audio ma 450 koło, więc no. Prawie połowę już mam. Żeby każdy grał pośrodzonego, bo najłatwiej. W sumie nie każdy, no. Ze 4 osoby widziałem łącznie. Też wiecie, to nie jest tak, że koleś grał pośrodzonego. Co bagażnik? No ja pierdolę. Się kurwa posłuchałem was, teraz mam rozjebane auto. Nie, mogę spróbować, jeszcze raz tam pojadę. Ja mam naprawkę, mam. Hanny, jakby były gracz, co sądzisz o zmianach w VP i ich szansach na majorze 3 złote? Nie wiem, ja już nie śledzę tej sceny CS-a. Jadę szybko to obczaić, tą radiolkę. Gdzieś na poboczu zostawię Hondę, znaczy... No dobrze powiedziałem Hondę, już chciałem powiedzieć Mazda. I ten, i odstawię, może dostanę jakieś pieniążki. Ciekawe, czy ktoś jest na tym. Na komendzie, nie? Stawię gdzieś tutaj, o, w krzaczorkach. Tylko żeby pamiętać, gdzie to zostawiłem. Dobra, będę pamiętał. Pyk. A jest w ogóle bagażnik? Można to o Jezu, kurwa, zaraz się zabije. No jedź pan, co się pan tak patrzy? Uj, naprawię to na szybko. Jak mi nie zwrócą hajsu za to, to pierdolę, dla mnie dwa koła to jest w chuj siana. Come on. Tylko teraz pytanie, jak się bomby wyłącza? Mym altem? Control? Nie wiem. Jak się bomby wyłącza? Piątką? Nie, kurwa, piątką to sprawdzam te blachy. No, działaj. Gdzie jest ten komisariat? Bagażnik nie działa chyba. No, na Q. To w ogóle szybkie jest? Kurwa, dwie paki już. Pierdolę. Oj, policja jedzie. Trzeba spierdalać. Wkurwia mnie ten deszcz strasznie. No bo i teraz chwila prawdy. Czy ktoś jest kurwa na tym, na komendzie? Raczej wątpię. Halo, halo, jest tu ktoś? Halo, panie kominiarzu. Chuj, dzwonię, kurwa, pierdolę, no niech przyjeżdżają i dają siano za naprawkę. Kurwa, gdzie to zadzwoń? Nie. Kontakty? Nie? Nie, telefon ulubiony, o, LSPD. Wyślij wiadomość anonimową. Patryk Siema, Pewor, mój pierwszy donatek dla ciebie, pozdro, 5 zł. Sprzedaj za 25 koła, tego się nie da sprzedać chyba. Proszę o szybki przyjazd na komendę główną. Może być, nie? Pyk. Poszło. No i czekamy. Nie, to na 3 dni czekał. Oj. Wsiądę do auta, żeby nie zmoknąć. Albo kurwa, lepiej usiądę może na pasażerze.
Dobrze powiedziałem chyba tak. Że przypadkiem mnie z jakąś chorą akcją nie powiązali. Że niby to auto zajebałem. LSPD ulubiony, haha. No, taki telefonik, nie? O, są! O. Halo, proszę się zatrzymać. Halo, przepraszam. Halo. No i chuj, poszli się przebrać. Halo, już tam do pana idę. No, ja myślę. Co jest? Dzień dobry. Bo ja znalazłem radiowóz na środku autostrady i tutaj właśnie przeprowadziłem państwu. I czy można jakąś nagrodę za to dostać? Bo no, też naprawiłem, musiałem swoją naprawkę tutaj użyć, żeby przyjechać tym autkiem, bo nie jeździło, zepsute było chyba. Dzień dobry, ja tutaj chciałem oddać radiolkę. Dzień dobry. No, kolejny. Ja też oddałem. Powiem panu tak, nagrodę mam taką, że nie zostanie pan zatrzymany za granicą. Aha, czyli takie pan... traktowanie obywatela, tak? To w takim razie ja to zabieram z powrotem. Proszę zostawić. Nie. To ja też biorę, jak nie dostanę nagrody. Zostawcie. Zostawcie. Nie ma tutaj nagrody, to ja zabieram autko. Proszę. Czemu pan do mnie celuje? Proszę nie celować. Proszę odsunąć się od aut policyjnych. Dlaczego? A to moje teraz, ty. No to w takim wypadku panu... proszę mi oddać za naprawkę. To niech pan idzie do komendanta. Komendanta? Tu nikogo nie ma, tu nikt nie funkcjonuje na tej komendzie. Komendant policji tak zwany. No, a gdzie on jest? Gdzie go mogę znaleźć? Proszę do niego napisać maila. No, fajnie, maila. Ale to ja nie umiem pana, pisać i co wtedy? Ale no jak ja mam pan dać? Jestem kadetem. Przecież ja tu nie jestem. No ale to mnie nie obchodzi, pan jest policjantem. To proszę oddać mi radiowóz. Ja odstawię na miejsce, tam gdzie go znalazłem. Proszę pana, ja panu coś powiem. Wie pan, jaką pan ma nagrodę? No jaką? Że pan ma upomnienie, że pan ma maskę, pan sobie ją zdejmie i będzie... Widzi pan? Widzi jakie traktowanie obywateli? Widzi pan? To niech pan mnie przeszuka, no. Mamy panu tak? Zatrzymać za utrudnianie... Dobrze, no to jest pan, za jakie utrudnianie? Proszę pana, ja tutaj radiowóz przywiozłem. Dobra, ja pana zapraszam na komentarz. To jest oszukaństwo, to jest oszukaństwo. Ja tego nie będę tolerował. O, tu są oficerowie wyższego stopnia. Proszę pana, bo z tym panem to się nie da rozmawiać. Bo ja tutaj znalazłem radiowóz na środku autostrady, był zepsuty i musiałem naprawkę użyć swoją własną, bardzo, no droga jest. No i przyprowadziłem auto tutaj, a ten pan mówi, że mi nie da nagrody za to. Co ja mam teraz robić? No to ja panu dam nagrodę. Wie pan, jaka to będzie? No. Nie dostanie pan mandatu za kradzież radiowozu. Za jaki kradzież? Proszę pana, ja tutaj przyprowadziłem. Coś jeszcze, czy chce pan jakieś... Oszukaństwo, chamstwo. Ale no... Kurwa, no nic nie dadzą. Co, Janusz? Jebać was. O. Mandacik, proszę zostawić. Sracik, proszę mnie zostawić. Dobra, a pan łapki podniesie w tym momencie i się zatrzyma. Nie, ja z wami nie będę rozmawiał, bo jesteście kłamcy. Jesteście kłamcy wszyscy. Niech pan sam się podda, albo zostanie pan spacyfikowany. Jesteście kłamcy, proszę mnie zostawić, proszę mnie nie dotykać. Pan mnie molestuje w tym momencie. Proszę cisz. Pomocy, molestuje mnie. Ma pan swoje prawa? Nie. Cyk, tutaj kieszonki. Dobrze, to zaraz ja panu przedstawię. Co ale Janusza, zostawcie ty. Chlebek, ostatni raz tutaj jestem. Dobra, niech pan ściągnie tą maskę. Zero poszanowania dla obywatela. I za to można również dostać mandat. No ja pierdolę, no. Ile? Proszę mnie zostawić, ja żadnego mandatu nie przyjmuję. W taryfikatorze już sobie tutaj wyciągnę. Bo wam się należało. Ma pan prawo zachować milczenie, wszystko co pan powie, może zostaje już tutaj przeciwko panu w sądzie. Ma pan prawo za adwokata, jeśli pan nie no, macie tatuaże, jako policjant. Proszę mnie zostawić. Ma pan prawo do jednego typu obecności funkcjonariusza. Znaczy, czy zrozumiał pan swoje? Nie wiadomo, nie? Mówił to Hudson McKenzie. No tak, a proszę mi powiedzieć, za co jestem zatrzymany? A obrazy funkcjonariusza. Za którego? Nieprawda, ja nic nie mówiłem takiego.
rozkuje pana, że pan się nie czuje. Ma pan dowód? Ma pan dowód? Nie ma pan, bo ja nic nie mówiłem. O, już panu ale proszę przeczytam. Pana, proszę pana, proszę ze mną w ten sposób nie rozmawiać. A mnie bo proszę nie molestować. Już w policji. Pan mnie złapał za dupę. Molestuje to pana ojciec w domu. A my... O, i co to jest? Co to jest chamstwo? To jest chamstwo, ja to zgłoszę. Proszę bardzo. Dobra, zobaczmy. Pan zamierza tak dalej krzyczeć, czy w końcu zacznie pan współpracować? No ale pan mnie obraził, a, i co? I ja dostaję mandat? 40 tysięcy od 20... Wie pan, sprawdzę funkcjonariusza za 40 tysięcy i 26 lat. To w takim razie dostaje pan karę 80 tysięcy 40 lat. Aha, pan chyba żartuje w tym momencie. A, no, proszę pana, pan taki teraz... proszę pana, no dobrze, przyznaję się, bo mnie emocje poniosły, bo nie dostałem nic za pomoc policji i jeszcze pan mnie obraził, czyli jesteśmy kwita i mogę sobie pójść do domu. Nie. Jak to nie? No jak to nie? Proszę pana, o, obraziłem pana, pan mnie obraził dobra. Też, więc jesteśmy kwita. Dobra, dostaje pan mandat w wysokości 40 tysięcy. Ja nie mam tyle pieniążków i skąd ja wezmę? Widzi pan, jak ja wyglądam? Panie, mamy być uzbrojeni w kamizelki, czy... Zajebiście, nie, kurwa. Po chuja brałem tą radiolkę. Aktualnie dobra, mamy 20 i po temacie. Nie, proszę pana, niech pan mi puści. Tak. Ja to w emocjach powiedziałem. Dobrze, dostałem pan mandat, może pan się odwołać. Nie, 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 nie. Niech pan mi tylko pouczenie da. Bo mnie nie stać. Pierdole, proszę. 40 koła za obrazę, co jest? U komendanta. Proszę, gardzę pan. Wami, gardzę wami. No i widzi pan, znowu pan nas obraża. To nie jest obraza. To jest moja opinia, to jest moja opinia. Mam prawo taką dobrze, mieć. Proszę, proszę wyjść i następnym razem trzymać język za zębami. No, tfu, więcej tu nie przyjdę. Chuje, chuje, kurwa, trzeba spierdalać, żeby... goni mnie, świr. No ja pierdolę, nie wierzę. Uj, lecę tutaj. Czemu on ma w ogóle sprinta cały czas? Ja nie mogę coś takiego robić. Uj, chuj, lewo, prawo. Dobra, tutaj lecę. Strzały jakieś, kurwa mać. O matko! Serio, z takiej wysokości można się zajebać? Dobrze, że śmieci, kurwa, zamortyzowały upadek. No gdzie i chuj. Pan jest, pomogę panu. Chuj, niech mnie szuka, pierdolę. A w sumie ty. Ej, bez kitu. Ej, tego nie ten, nie zauważyłem. Dowodu ode mnie nie wziął. Jakim chujem on mi mandat wystaje, skąd on wiedział, jak mam imię i nazwisko. Zajebiście, kurwa. Pomocy, Miałeś low HP. Możliwe, no. Ja pierdolę. Przez te 200 koła, co miałem, to zbierałem w chuj. Jeszcze dostałem 40 koła za obrazę funkcjonariusza. No popierdoliło kogoś chyba, co? Nie, muszę się napić wody, bo w kurwicy można dostać. I bez kitu, jeszcze on mnie wyzywa, kurwa, coś. Ja pod wpływem emocji powiedziałem. No i piszę, kurwa. A mogę coś takiego zrobić, tylko w trzeciej osobie muszę napisać. Nieprzytomny mężczyzna leży w śmieciach. Pyk. Nie, nie będę nic gadał, że mnie zepnął, ale no kurwa za coś takiego. No dobrze, dobrze, że napisaliście, bo ja no, bardziej się skupiłem na tym, żeby odegrać sytuację, niż na tym, co on tam zrobił, nie? Pomocy!
Chuj, on ma wyjebaną, se poszedł gdzieś pizdu. Zobaczymy. Jakoś może się z tego wywinę. Nie no, powtórkę mam, więc no ja tego monetu nie zapłacę, po prostu po streamie wszystko. Nie chcę tego też na streamie wszystkiego robić, iść na rządowe, no bo nie o to w tym chodzi, nie? Pierdolę. Ciekawe, czy w ogóle po mnie ktoś przyjedzie, bo jak nie przyjedzie, to kurwa stracę wszystko, co miałem. A miałem dosyć sporo, no. Biorąc pod uwagę, że siana dużo nie miałem. Zadzwoniłem po karetkę, no. Mogę jeszcze raz napisać. No, nie wiem, jak mam wytłumaczyć, gdzie jestem dokładnie. No jest. To prawda, bo grałem, wcześniej też była sytuacja, co powiedz, a w sumie nie będę gadał teraz na streamie o tym. No tak, jakoś się wykręcę, tylko niech mnie poskładają najpierw. Ja już mam w głowie plan. W sensie, no te 40 koła za tą obrazą, to się przyznałem, więc w sumie nie mam co teraz dyskutować za ten mandat, ale no go nie zapłacę, bo chłop nie wziął ode mnie dowodu, więc powinni mi anulować po prostu ten mandat, a teraz tą sytuacją, że on zaczął mnie gonić i strzelał do mnie, to kwestia jest taka, że no mogłem powiedzieć do kogoś innego, niekoniecznie do nich, on po prostu zanów wygnał nas z tego komisariatu. No kurwa, no 5 minut będę leżał, bo nie ma tego... Strzałka w lewo, masz lokalizację? Co? Można coś takiego zrobić w ogóle? Jeszcze raz. Strzałka w lewo? No nie wiem, kurwa, niech przyjadą. Nie wiem, spamuję te strzałki, chuja to dało. Nie pisz anonima? Aha, no to niech mi zwrócą te 40 koła. Myślałem, że trzeba samo płacić. Dobra, jeszcze raz napiszę. W sensie, nie z anonima teraz. A wcześniej pisałem z anonima i normalnie przyjeżdżali, więc nie wiem, co to za różnica. Kurwa, 5 razy będę pisał. Leży w śmieciach. Chuj, jazda. Też patrzcie, no, chłop mnie gonił. To też nie jest zły, kurwa, typ. Gonił mnie, zaczął do mnie strzelać. No może coś gadał, no ja nie słyszałem, miałem strunki na średnie, nie na... nie na tym, na krzykaczu. Więc on coś tam może do mnie gadał, ja nie słyszałem, no i zaczął do mnie strzelać, no to po prostu, no wystraszyłem się, przeskoczyłem przez barierkę, no nie będąc świadomym, co jest na dole. Po prostu próbowałem, nie wiem, unikać kul, coś takiego wymyślę, nie? Na OC napisz. Chuj z tą amnezją. Znaczy, no właśnie chciałbym... Jestem zajęty. To fajnie. Jakby mnie odrodzili... Jeszcze nie pokrzyczę. Halo, pomocy, halo! Jakby mnie odrodzili, to mógłbym wrócić na komendę, załóżmy się, pokłócić z nimi trochę, no bo strzelał, bo... Nie wiem, bo coś się pojebało, nie wiem. Wybieg od razu.
Dostałeś hajs z banku? No pierdolę, no. Manet był za obrazy, ale za duży. No bez kitu, 40 koła za obrazy, no jak ludzie tam dostawali po 120 koła za napad w banku, za posiadanie nielegalnej broni i strzały, czy tam postrzelenie policjanta. 120 koła, ja dostałem 3 razy mniej, ale no za obrazę. To jest obraza tylko. Nie wiem, pouczenie jakieś, czy tam z 10 koła, to bym zrozumiał, ale 40? Za przejechanie na czerwonym świetle, no to zagrażasz po prostu ludziom, no, agresywną jazdą, bo jedziesz na czerwony, znaczy jedziesz po mieście, załóżmy, nie, z 200 na godzinę, no to pamiętam, że kolesia trzepnęli, dostał za czerwone światło i za przekroczenie prędkości chyba z 12 tysięcy, ale kurwa za obrazę 40? Super. Chuj, jeszcze raz napiszę w śmieciach i niech przyjeżdżają. 50%. Aha, no to takie w sumie must win po prostu. Koleś chciał sobie dorobić, gdy zapierdolę 40 koła, no też fajnie. A też no, teraz na rządowy no pójdę, ale no muszę mieć dowód, to musiał streama wyłączyć, żeby na niepubliku była powtórka i im pokazać to, no teraz halo? To nie ma co. Halo, pomoc, tu w śmieciach leży na dole. Gdzie w śmieciach? Na dole. Jeszcze jakim się model zbuguje. Widzę pana, w tym jest problem. Pomocy. Widzę światło. Perek z siema pewciu podpiszesz hitpstam komunity. Jak odblokują, to nie ma problemu. 21,3 złote. Jeszcze karta obrać OS. No tak, no. Nie widzę. No i chuj. Na dole, w śmieciach. Niech pan mówi, czy jestem koło pana. Niech pan mówi. Takie śmiecie tutaj leżą. No ja nie widzę pana, chwila, no. Ajajaj, nie wiem, pana w ogóle nie widać. Na dole! No jestem na dole, tu gdzie takie dla bezdomnych jest. Tak, jestem śmieci. Tu gdzie są śmiecie. No tu śmieci są wszędzie. W rogu! Pomocy. No come on, no, chłop mnie nie widzi. To chyba ten funkcjonariusz w ogóle, ten kadet, co chciał mnie postrzelić. Czy no... O tu, widzę pana, widzę, proszę zawrócić. No? No, o tu leży, tu, prosto. Jeszcze do przodu, o stoi pan na mnie, stoi. Chwila. Zajebisty kadet. Poprzesuwał, o. O. Fajnie. Tylko za dosłownie minutę. Mordo, co to za słuchawki? 3 złote. Sennheiser Game Zero. Tylko dosłownie za minutę mnie powinno wypierdolić właśnie do szpitala z amnezją i chuj. I już wtedy nie podyskutuję z nimi, bo nie będę pamiętał nic po prostu, nie? No nic, no koleś idzie na rządowy z automatu. Co on ma za ten trójkę? Kto to jest trójka? Jakiś Zag Wyspa RP. No dobra.
po 10 minutach, czy tam ile, nie wiem, 8 minut trwa chyba tego? BW? Opień dopiero znalazł, to ja nie wiem, kurwa, on widział, że wyskakuje, kurwa, zza barierki. Strzelił do mnie, to zacząłem wyskakiwać. Mógł sprawdzić dół. Jak zdąży, to jest, kurwa, fart roku. Nie wiem, ile w sumie się czeka jeszcze po tym czasie. Na teleportację. Do szpitala. No jak mi da 40 koła kolejne, to chuj. To niech daje, niech daje. Jak mi nie da dowodu, to... Mam dwa jakby te. Pomocy! Połóżcie go tam na nowo. Tutaj też niestety nie ma, sekundka. Leżuję do tych. Oskarzec, idziemy. Też nie będę teraz z nim dyskutował, że załóżmy w gierce, że pan mi wydał mandat, a nie wziął dowodu, bo... Widziałem tam na stole. Bo będzie chciał ode mnie dowód wtedy już, nie? Jeszcze sekundka. Zajebisty outfit. Po live'ie całym dopiero na rządowe pójdę jak coś i będę ten... Nie, bo nie chcę teraz jakby sobie zabawę psuć, no. Pójdę na rządowy, tam będziemy gadać, no nie wiadomo ile to potrwa i też, no wiecie. A niedawno streama odpaliłem jakąś godzinę temu, to... O, fajnie mnie położy. Kurwa, leżę. Czemu pan mnie rzuca, czemu? Panie, weź pan tu medykę. Kurwa, same zwłoki, co to jest w ogóle? Jakaś strzelanina musiała być. Wyraźnie coś widzę. Kurwa. Fajnie się leży, panowie. Dobra, to nie ten był. No jak to nie ten? Bardzo boli. To był czarnuch. No. I on, znaczy no nie wiem, mam czarno-biało, więc każdy może być czarnuchem. Gdzie jest medyk? Pomocy! Nie, nie jestem żadnym synem Jokera. Jestem zwykłym takim downem. 40-letni facet z... pośledzeniem i z mentalnością 10-latka. Mocy, pomoże mi ktoś. Kurde, no, no w sumie no już mam takie doświadczenie, że jak jest radiolka, to chuj, mogę ją wypierdolić w kosmos gdzieś albo pojeździć nią. Widzę. Bo dostarczenie na komendy, odstawienie całej radiolki nie ma sensu, bo jeszcze cię kurwa mogą nawet zawinąć za to. No. Ja pierdolę. Latek, idź po medyka, nie. To był ten Zak, no tak, no wiem. No ale przecież medyk, no co, jest tam. Gdzie tam? Pomoci! No tu był. To weź go przynieść, panie. No dobrze, mandat się podpisał, tylko no powtórki teraz nie zobaczę, no nie mam jak. Ale świetnie, pierwszy stream z GTA, tu się już takie rzeczy odpierdalają. Gracz w sumie miał rację, bo gracz... Mówił, że on bez PlayStation TV on nie wchodzi na serwer, bo się takie kurwa rzeczy odpierdalają, to że poezja. Ma nadby... nie, PTF8? Nie. Nie wiem, teraz nie zobaczę. W ogóle, kurwa, tyle medyków było, teraz już nikogo nie ma. Co jest grane? No wiem, że dowodu nie wziął. Znaczy teraz już wiem, wcześniej jak mi dawał mandat, to w sumie i tak nic nie mogłem z tym zrobić. No co mogłem powiedzieć, że pan mi dał mandat, a ten? Wyjebane, no już nie będę w gierce jakby dalej toczył tego. W sensie dyskusji z tym kolesiem. Po prostu, no, pobiorę sobie powtóreczkę. Ten moment właśnie cały sobie wykleję. Umieram! 3 złote. Dzięki za trójkę. Pomocy! No medyk. Pomocy! No w końcu przyszedł, zajebiście. A mi oczy zawiął. Oła. Nie wszyscy ogarniają RP, no to też wiem, no. Co się w ogóle stało? Kibol! Panie, ten tu zędza, chodź, chodź o tu. Gdzie pomóż mu wstać, chodź, panie. Gdzie ból? Panie, w plecach, plecy mnie bolą, bo na plecy spadłem. Dobra, pan się położy na brzuchu, jak pan na plecy bolą. Gdzie ten? No co jest?
Tutaj. Tu no co jest grane? To pan głosuje i reskuje. Bo nie widzę. Vlogę. Jak NFZ. Różne. A może coś. Pan jakiś kremik tutaj wmasuje, bo bolą plecki. Dobra, dobra, już go widzę. Co on go zakuł? Kurde. Tamten w ogóle leży chuj wie gdzie. Na jakimś stole. Nieźle. Dobra. O, nie wiem, chyba. Wody mu zabrakło. Ten chłopak. Postrzelili mnie w nogę. Kurde. No mówiłem jaka jest strzelanina. Spadłem z samochodu. Widzę, świat widzę. Tam był stole, zaraz panu pomogę. Panie Mędryku. Jakąś maść na plecki, bo bolą strasznie. Już już. Wazelinkiem. Co moja postać tak bokiem leży? Dobra, nie, dawaj, chodź, idziemy. Ale nie złego pirueta zajebałem, kurwa. Byłem przekonany, że przeżyję to, ale miałem za mało życia. Pomogę panu tę koszulę podwinąć. Łęk bolą. Dobra, już kremik tutaj smaruję. Ripu hajsu, nie no, 40 koła, ale to raczej odzyskam, no jak chłop nie wziął dowodu, więc no. No po prostu no nie mógł mi tego wystawić, bo nie wiedział jakie mam dane. Pan sobie tu jeszcze poleży, poczekam aż maść się wchłonie i... No dobrze, no poleżę. I tam na wyjściu się pan wypisze tylko. Okej, okay. Nie ma problemu. Dobrze, wąchaj palcami. Silny mówię, ja myślę, że ty jesteś silny. W ogóle jakieś pożyczki tu można brać, a to pierwszy raz coś takiego widzę. No idzie Mr. Clown. Ego ajo mam. Skończę to od razu mnie, bo ja się musiał schować przed psami. Pan mi tu wyjdzie, bo ja kolejka jest, pan numerek weźmie. I zaraz pokażę numerek. Myślę, że nie uświadza ci kosę. To ci kosę w żebro wbić. Pan weźmie numerek. Halo, biały. Tak, Nitro robi swój serwer, no. Nie wiem, zobaczymy, jak będzie fajnie, to może będę grał, na razie sobie tutaj dostałem się i popykam, no ale sami widzicie, że policja to niezła, w sensie, no nie będę też wszystkich do jednego wora wrzucał, nie, ale akurat ten jeden przypadek taki nieogarnięty. Trochę cicho ich słuchać, no głośniej nie mogę, mam wszystko na maksa, serio, w sensie, no, już wam pokazuję. No ja mogę dać jeszcze trochę. Ania, tutaj. Jakie będzie? Panie doktor, zapraszam tam, bo potrzebuję bardzo pomocy, zaraz się wykrwawi. No nie wiem, niech pan mi powie, bo ja nie widzę swoich pleców. Dobra. No, wchłonięta jest, dobra, to tylko pan tam się wypisze imię, nazwiskiem. No dobrze, no dobrze. No i będę kurwa znowu kalekę udawał. A pierdolę. To jest do zeszytu. Dobra, i chuj, wypierdalam stąd. Ja pierdolę, no. 40 koła, kurwa, ile to będę odrabiał? Jeszcze... Pierdolę, jeszcze moje auto gdzieś na wypizdowy jakimś... Przecież tam 3 dni będę szedł. Zaraz wam pokażę ten. Rozmowa głosowa. Mam na maksa chyba. No, bardziej nie mogę tego podkręcić. Nie da rady. Chuj, trzeba jakieś auto powinąć pojechać po Hondę. I grać dalej. No a tego typa wezmę sobie na rządowe dzisiaj albo jutro po live'ie. Szczególnie po live'ie.
Ja serio, ja nie ogarnąłem. Ja myślałem, że no, byłem w 100% pewny, że ten dowód ode mnie wziął. Temu, no, potem dopiero na, jak napisaliście to, ogarnąłem, że on serio nic ode mnie nie brał, po prostu mi wyjebał mandacik 40 koła i elo i sobie pula i ten. Czemu tu aut żadnych nie ma? Będzie zapis live, no muszę zrobić. W sensie no na niepublik, znaczy na publiczny będzie trochę później, bo muszę sobie pobrać jakby to powtórkę jeszcze. Wyciąć po prostu ten moment, żeby... Albo nawet nie będę musiał wycinać, po prostu sprawdzę, gdzie to było. I no i pokazać tam administracji. To mam wyjebane, niech nawet nie muszą go banować za to, nie? Ale po prostu, żeby mi zwrócili hajs. Ja tam nie jestem jakimś zawistym człowiekiem, że o, bo on mi zabrał pieniądze i on mi zrobił krzywdę w gierce, nie mogę grać normalnie, to niech chuj leci na majorę. No, takim człowiekiem nie jestem. Więc jak dostanie, no to już po prostu z jego winy, a nie przez to, że chciałem go zbanować jakby. Dobra, może to jakieś gówno będzie otwarte. Ale raczej wątpię, bo te wszystkie auta, które stoją, no właśnie, wszystkie auta, które stoją gdzieś opuszczone, to są zamknięte. No kadet, to był kadet jakiś. Zak coś tam, nie wiem. Pierwszy raz w ogóle typa widziałem na serwerze. O, podbiegnę. Stój chuju. Dawaj auto. A, chłop w ogóle, kurwa, nic. Dawaj mi to auto. Czemu on nie wysiada? Oj, położę się, kurwa. Przejechał mnie jakiś lokalny, ja pierdolę. Ale się wkurwiam. Na brzuchu chuj, jak mnie kurwa potrąci. Poleżę chwilę, poleżę i sobie wstanę i pójdę, bo... Pierdolę. Właśnie, garaż. Ja mam gdzieś, kurwa, skuter. Ubera chyba nie mogę wziąć. O! Dobra, wstaję. Niech mi kurwa... Dawaj auto. No patrzcie, ten też chce nie wysiada. A ty wysiądziesz? Jakie... Obsrańcy. Kurwa, tam policja była. Dobrze, że mnie nie widzieli. No nie wiem, ja zawsze kopałem w maskę i chłop po prostu się wkurwiał i wychodził. Tam jakiś świr popierdolił. Jak łomaga biegał. No ale chuj. No wiem, że nie ma graczy w pobliżu i że... Ale ja po prostu nie chcę odpierdalać coś takiego, że nie wiem, mam nogę w gipsie i będę zapierdalał jak jakiś sprinter. Bo nie na tym to polega. Znaczy ja, jak jakaś akcja jest, to się nie skupiam na czacie. No dobra, może to auto jest wolne. O, i witam. Gdzieś tutaj to było, nie? Ja pierdolę, jakie to jest wolne. Uj, zapierdalamy na czerwonym. Jak mi zaraz policja jeszcze przy skrzyni, to ja się wkurwię. W ogóle te lokalsy to są też popierdolone. O chuj. Czarne Lambo, fajne swoją drogą. Trzeba jechać po autko i... O, klient znaleziony, wyjebana tego klienta. Jechać po autko i trzeba odrobić pieniądze, no. Chciałem jakąś akcję odegrać, to wyszło tak jak wyszło, no, że w szpitalu, kurwa, wylądowałem, minus 40 koła na koncie. I baw się. ...140, to skuter chyba jedzie 120. Dobra, stoi.
kurwa, jakaś zbugowana tekstura tutaj. Jedziemy na paletę. No trzeba odrobić te pieniądze. I po prostu po live'ie będę walczył o to, żeby mi kurwa ten hajs cały, co mi zabrali, zwrócili z powrotem, nie? A to niezłe jajca się odjebały. Ale chyba nie wiem. Nie wiem, czy było słychać. Chyba nie było słychać, jak mnie wtedy gonił właśnie ten kadet. Nic nie krzyczał do mnie. Albo jak krzyczał, to go nie słyszałem, nie wiem. Jakby krzyczał, że się zatrzymał. Czy coś. To mi się zatrzymał. Ogólnie jak w gierce jeszcze raz spotkam tego typa i ten... W ogóle też śmieszne, bo ogólnie ten koleś mnie gonił. Gonił mnie przez to, że niby go obraziłem tam jeszcze, nie? I ten... No i zaczął mnie gonić. Moja postać ogólnie powinno się odgrywać tak, że widzisz to, co twoja postać jakby... No, oczami postaci trzeba widzieć po prostu, tak? Czyli ja nie widziałem, że ktoś za mną biegnie. Moja postać nie widziała, więc sobie biegłem. Dawid wbijac do sztygara, 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 wbijac. No pewnie strunki, no ja nie, nic nie słyszałem. Wbijac do sztygara, wbijac do sztygara, wbijac do sztygara, 3 złote. Dzięki za 3 złote. No, wybiegł za mną, ja biegłem, po prostu go nie widziałem, bo to, że ja kamerę obróciłem, to nie znaczy, że moja postać to widziała. No i spieprzyłem no, sobie na ten, na górę. No i zaczął do mnie strzelać, nic nie powiedział, bo no, wątpię, że coś mówił do mnie. Znaczy jak mówił, to nie słyszałem. Zaczął do mnie strzelać, to się po prostu moja postać przestraszyła, wyskoczył za barierkę, nie myśląc o konsekwencjach i chuj, no, stało się. Jak nie słyszeliście, no to znaczy, że strunki były po prostu złe. Albo on miał ze strunki, albo ja. Bo w sumie na tych średnich strunkach chyba słychać takie odległości, co on tam był. No nie wiem, ale no śmieszna akcja. Pierdolę, więcej nie biorę tych radiowozów, jak coś takiego ma się odpierdalać. Dwóch kadetów było, ja mówię, że chcę ten... Że chcę no jakąś nagrodę za to, że sobie sprowadziłem tutaj radiolkę, jeszcze swoją naprawką tutaj. Musiałem wykorzystać do naprawy tego auta. No i chuj, nie zostanie pan kurwa pociągnięty do konsekwencji. Bo konsekwencje są takie, że niby ukradłem ten radiowóz, nie? No kurwa. Nie, może są takie typki po prostu, które kradną radiolki, potem niby odstawiają, bo znaleźli gdzieś na środku drogi. No i pojeździmy trochę. Zobaczymy, może jakaś tutaj, jakiś klient się trafi. No trzeba odrobić te pieniądze, bo zbieram na jakieś lepsze autko, bo ta Honda to jest strasznie, no chujowa jest. Za 90 koła była i wziąłem, bo fajnie wyglądała po prostu. Nie no, do zajebistego RP to daleko. Też na tym serwerze jeszcze nie miałem takiej jakby okazji się wykazać po prostu, nie? Bo zbyt dużo się nie działo. Bo byłem no takim zwykłym po prostu obywatelem, który tam legalnie pracował. Ale jak dostanę tam dostęp do jakichś nielegalnych narkotyków, czy już będę miał załóżmy broń, to raczej powinno już coś się dziać ciekawszego niż skok, kurwa, trzy piruety i wylądowanie w śmieciach. Twoje zdrowie, mordo, kup sobie jakiegoś browara, 3 złote. Dzięki za donata, a browarów nie piję. W ogóle alkoholu nie piję. Mam jakąś naprawkę? Kurwa, bo będzie problem. A tu nigdzie sklepu nie ma, chuj, dobra. Jak rozjebię auto, to unlucky po prostu. Wkurwia mnie, bo to zawsze tak samo wybiega. To jest jakoś zaprogramowane, że jak ktoś jeździ, kurwa, jakiś gracz, to wybiega na środek i tak troluje. Jazda, jazda, biała gwiazda. To na 200 na godzinę jedzie ta Mazda.
Więc muszę sobie na coś lepszego nazbierać, ale też ciężko, bo no, widzieliście sami, że 40 koła za obrazo funkcjonariusza. Niezły mandacik, niezły. Niezłe ceny tutaj są w ogóle. Za stwarzanie zagrożenia na ulicy dostajesz od 10 do 20. Za obrażę funkcjonariusza dostajesz 40. Nice. Naprawdę balans jest zajebisty. Co? Sto złotych! Matko święta! Fan Pewora, siema Pewor, pozdrowisz? Nie przepij tego, jak ci minął dzień. PS, powiedz więcej niż dwa słowa. 100 zł. Pozdrawiam, pozdrawiam. Dzięki za 100 zł. Nie spodziewałem się. Pierwszy raz takiego dużego donata dostałem na YouTubie. Dzięki jeszcze raz, dzięki. Doceniam. Doceniam i szanuję, no. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Straciłem 40 koła w gierce, zyskałem 100 zł w realu. Tak to mogę grać, nie? A pieniążków nie przewalę, bo no zbieram tam cel, macie. Zbieram na nowy mikrofon, żeby jakość była jeszcze lepsza. Na streamach czy tam na filmikach po prostu i też na klawiaturę, żeby była cichsza i żeby tak nie wkurwiała na odcinkach. Chociaż w OBS-ie mam tam jakąś bramę szumów, ale ona raz działa, raz nie działa, nie wiem o chuj chodzi. Może źle ustawiłem. Będzie zapis, oczywiście, że tak. Na mikrofon Rode NT1 chyba się tak nazywa. Sobie jakiego z dobrego skuna, pozdrów mnie mordeczko, 03 zł. Pozdrawiam, pozdrawiam, dzięki za trójkę. O, znowu kurwa świrsy wyjeżdża, jak mi wkurwiają ci NPC-y. Lokalsi. Może czemu i samu już nie robić live z RP3 zł? Nie wiem. No nie wiem, no napiszcie mu na fanpage czy na jakimś social, co on tam ma. Ja tam nie dopytuję się, no to jego sprawa, nie? Erek, jakiego masz elektryka? 3 zł. Ego Ajo. Teraz mam Razer, klawiaturę Razer Black Widow, chyba. No chyba tak. Ona już ma 3 lata ponad. No i te switche od Razera są strasznie głośne. Fajnie się na tym pisze, ale no niekoniecznie fajnie się słucha tego klikania. Mikrofon teraz mam Blue Yeti. No ale już się tak pierdoli, że muszę pod... Znaczy wejście w sumie się pierdoli. Dobra, odstawiamy. No i 5 koła zarobione. Jeszcze tylko... Oj, potrąciłem go. Jeszcze tylko 35 i będę odrobiony. Też muszę założyć, no, z góry, że mogą mi tych pieniędzy po prostu nie oddać, no. Tak też może być. Na jakim serwerze grasz? No, mordo. Jakbyś był spostrzegawczy... To nie jest trudne, bo mam w tytule napisane, gdzie gram, nie? Dobra, poszukam trochę klientów jeszcze tutaj. Jak mnie psy złapią, to... No chuj, to robię dym. Niech mi kurwa zabierają wszystkie pieniądze. O, klient znaleziony, dawaj. Pieniądza, trzeba zarobić. Kartę. Jak chcecie wszystkie, całą specyfikację mojego komputera, to wejdźcie sobie na twitch.tv/pewor13 i tam na dole jest wszystko zaktualizowane, co aktualnie mam w środku, nie? W obudowie. Za ten kurcik dostanę, nie wiem, 700 może dolarów. Najlepiej jeździć w ogóle tym Uberem, czy tam taksi gdzieś na wypizdów jakiś.
No, 830. No, lepsze to niż nic w sumie. Twój stary pijany elopewciu, kocham cię 3 złote. Dzięki za trójkę, dzięki. Dawaj jakiegoś tutaj tego klienta, bo chcę zarobić. Uj, Boże, pojadę znowu. No, klient znaleziony, to nie muszę jechać. Wsiadaj, mało lato. Boże, co ona ma? Ja myślałem, że takie włosy, a to słuchawki. I chuj. No, to jest słabe, dlatego no, staram się nazbierać na lepsze, ale niestety mi utrudniają to. No bez przesady, no nagrałem na chyba 2 serwerach. Na każdym serwerze, na 3 nawet. Na każdym serwerze, za jak ktoś radiolkę tam odstawił, to była po prostu rozmowa, no wysyłanie na do komendanta i komendant tam po prostu sprawdzał, w jakim stanie radiolka. Tam było takie, no powiedzmy, przesłuchanie, skąd ta radiolka się wzięła w moim, załóżmy, posiadaniu. No i jeżeli się wszystko tam zgadzało, to po prostu no płacił, no za to, no. Za to, że zwróciłem po prostu pojazd na miejsce, czy tam odstawiłem na miejsca tutaj, to nie, to po prostu, no, nagrodą będzie to, że no, nie zamknę pana w pierdlu za kradzież, kurwa, radiowozu. A skąd może wiedzieć, czy ja okradłem, no? Zacznijmy od tego. O, fajnie, jadę sobie w cabrio i napierdala deszcz. Ale William to jest pierdolnięty człowiek i on lubi, jak pada. No. Dobra, jedziemy na paleto znowu. Też dzisiaj, no nie wiem, zobaczymy, może jakaś akcja się jeszcze rozkręci, ale na razie będę próbował po prostu jeździć i cały czas zarabiać te pieniądze, żeby te lepsze autko było. I postaram się poza streamem, no dzisiaj już miałem po prostu mieć ogarnięty kontakt, ale no wyszło tak, że unlucky, koleś nie zadzwonił, no i nie mam jak ogarnąć sobie marychy. A tam już by było, no troszeczkę więcej by się działo. Biorąc pod uwagę, że na nielegalach no dużo osób jest. A na legalach to co najwyżej to z takim Sebą mogę pojeździć, no to jest taka, no powiedzmy, podruba i sam, podruba dychy. Ale śmieszny koleś, śmieszny. Fajnie się tak dyskutuje z nim. Chyba 7 kilosów. Kurwa, jakbym miał lepsze auto, to bym chusiana zarobił. Dzięki za trójkę. Pierdolę. O, patrzcie, lokalsi zajebiści. Jeszcze ten deszcz. To był lokal? Serio? Lokalsi tak zapierdalają? Kot czarny jest? Co to jest kot czarny? Ja też dużo rzeczy zapomniałem, bo grałem no przez 2 tygodnie po 15 godzin i wszystko miałem w małym paluszku. A teraz miałem no dłuższą przerwę, ponad chyba 2 miesiące od RP i muszę na nowo się po prostu uczyć wszystkiego. Znaczy podstawy tam znam. Szanowanie życia i tak dalej to no nie jest trudne do zapamiętania. I do ogólnie do odgrywania. Da się w ogóle jakoś ten deszcz wyłączyć? Bo auto się ślizga. Kliny z długimi latają. Aha, dobra. Co niech kurwa latają, mam wyjebane. Co oni mogą zrobić? Jak ja jestem obywatelem bardzo porządnym i nie mam ani kajdanek, ani tego. Ani spluwy żadnej. O kurwa, dobra, nie wyjebane. Też miałem sytuację śmieszną na pierwszej postaci, na dziadku. Że jakiś tam gang miał jakiś tam problem z osobą, która jeździła w Seacie Leon, takim no ciemnym. Że podobno ktoś, ten właśnie osoba, która tym autem jeździła, tym Seatem, porwała kogoś, jakąś osobę z tego gangu i oni właśnie szukali osób, które jeżdżą Seatem. No i pech chciał, że z Tesamirem jeździliśmy takim autem właśnie Seatem. Świeżo kupionym swoją drogą z tego, z salonu.
No i nas powinęli. No i tam było grożenie oczywiście, że odpierdolimy was, że co robiliście, czemu porwaliście tego i tego. A my nawet kurwa kajdanek nie mieliśmy przy sobie. Sinus, czemu nie dołączyłeś do Isamu na Oasis? Bo Aziz nie podoba mi się. Nie wiem, czy będzie grał. To nie do mnie takie pytania. Jak chcecie coś od Isamu po prostu, to piszcie do niego tam na social, nie do mnie. Ja nie mam pojęcia, co on robi. Teraz czemu nie streamuje, czemu nie gra. Znaczy, może gra. Dobra. Kolejny klient musi się pierdolić tutaj. W ogóle wiem, co możemy zrobić. Jeszcze dwa kursiki pierdolne i pojadę na chatę po metamfetaminę, bo tam sobie ogarnąłem dyszkę. I zobaczę, jak to wygląda, bo jeszcze nie handlowałem tutaj. Pojadę po maskę, obczaję, jak to wygląda. Jak mnie powinno, to będą jaja, jak nie powinno, no to sobie trochę zarobię, nie? Czemu klienta mi nie daje żadnego? Ja pierdolę, ja miałem po naprawkę jechać. Jak użyjesz mięsień F, to użyjesz nitra. No, takie bejty to ciastka możecie nabierać na takie bejty. Nie. Ja to kiedyś nitra też nabierałem, jak graliśmy właśnie. On miał streamy z GTA, tam z napadów, z online'u. Z online znaczy się. To go tam jak leciał helikopterem chyba, to go zbejtowałem, że na F. Na F ma chyba podwozie czy coś takiego. Doktory Life, nie wiem. Już półtorej godziny jest stream. A chciałbym jeszcze troszkę sobie dorobić. Pojechać właśnie na... Posprzedawać trochę tych narkotyków. No co jest? Chyba, że... Nie, no powinienem mieć teraz jakby pracę Ubera cały czas. Wkurwię się, no jak nie trafię nikogo tutaj. No pojadę tutaj, może coś się trafi. Wiem, że muszę porobić, ale mam już gotowe do sprzedaży. Wystarczy, że podejdę do lokalnego i mu po prostu no, spróbuję wcisnąć. No i potem jak się uda to wszystko sprzedać, to pojadę zobaczyć, jak to się... jak pierze się brudny hajs, nie? No i poczekam, może ktoś się kurwa, nie wiem, skrypt może się zaciął, nie mogę znaleźć tego. Samo kupi Porsche, to nieźle. Deszcz jest, lokalsów nie ma. To nam się poczekać. Siema, jestem nowym subem. Witam cię, witam. Właśnie, kto jeszcze nie dał łapeczki w górę i nie zostawił suba, to możecie zostawić. I mi wtedy humorek się poprawi i wszyscy będą zadowoleni, nie? No kurwa, ten deszcz, no niech wypierdalają z tym deszczem, czemu to tak długo pada w ogóle? Zagrasz nową grę od Rockstara? Nie wiem, co to jest za nowa gra od Rockstara. Da się w ogóle ten? DAX jakby zamknąć? Znaczy deletę... Ogólnie ja mam taki patent, bo w regulaminie jest napisane, że jak pracujesz, załóżmy, jako, nie wiem, drwal, jako górnik, czy tam krawiec, to musisz jeździć autami firmowymi, które tam są dostępne po prostu, jakimiś busami, które są wolne. Dwora innych na topkę na następny live, postaram się ogarnąć więcej PSC 3 zł. Nie no, nie musisz, no. Dzięki za trójkę, dzięki. No, a ja wykombinowałem sobie tak, znaczy no, z pomocą Graciola. Kiedy Monopoly, nie wiem, może na dniach nagram jakiś Monopol. Dzięki za czwórkę, dzięki. Kuba się ma. Na H macie światła. Złote. Może na G? Nie, na G się silnik wyłącza, kurwa, zapomniałem. Przytrzymaj. No, trzymam. Nie działa. Caps lock. Nie wiem, to jest inna klawisza logia. Na online się chyba właśnie H dach chowa. Dobra, chuj. Wyjebane.
Tylko niech przestanie padać, bo ja nie mogę zarobić. No co, pójdę na krawca, będę stał jak debil i zbierał wełnę, no bez przesady. No właśnie, i wymyśliłem taki, znaczy gracz mi podpowiedział w sumie, że jest fajne obejście, że bierzesz sobie pracę jako taksówkarz. Odpalasz, wsiadasz sobie do tej taksówki, do tego auta firmowego. Dusisz właśnie Dell, żeby odpalił się skrypt na szukanie. I jak się odpali właśnie misja do szukania właśnie osób do przewozu, to po prostu wsiadacie do swojego auta, jeździcie jako Uber i nikt nie powinien się za to przypierdolić. Znaczy no, w teorii, nie wiem jak to w praktyce będzie wyglądało. Znaczy aktualnie no, jeszcze nikt się do mnie nie przyjebał za to, że jeżdżę sobie autem swoim i wożę ludzi, NPC-ów. Sprawdźka. No nie, no teraz kurwa nie. Na K mamy ten. O, klient, patrzcie, jest deszcz, więc... Co? Klient znaleziony, ale patrzcie, kurwa, gdzie? Co, ja będę musiał zapierdalać tam? Świetnie. Nie mogę tego anulować, muszę po niego jechać, bo... Napierdolę. Nie, to już wyjebane w ten dach, już przestało padać to... Wyjebane jajca. Dobra, jedziemy po mokrej nawierzchni. Jak się rozdupce, to będzie zabawnie. Klient się rozmyślił, brawo. To mi się podoba. Jakby Nitro też ogarnął jakiegoś technika, który by był w stanie odpalić, znaczy zrobić ogólnie, stworzyć serwer na Rage'u, to nie byłoby lepszego serwera w Polsce. Dzięki za trójkę, dzięki. Bo na Rage'u nie ma limitu graczy, tam może nawet 200 osób wejść i nic się nie stanie, żadnych tam spadków takich mocniejszych nie ma, żadnych bugów. Frytokeps, siema Evron, pozdrowisz, pisz kondzia, żeby mnie nie wkurzał, xddd 5 zł. Dzięki za piątkę. Ej, deszcz nie pada, a cały czas słyszę, jakby coś napierdalało tutaj. O, tu już słońce świeci. Nie wiem, pojeżdżę, no powinien się trafić jakiś lokal. O, i mamy klienta. Dawaj, mordo, wsiadaj, bo trzeba zarobić pieniążki. Od razu po tą naprawkę. Jak zapomnę, to mi przypomnijcie, że naprawkę muszę wziąć. Kurwa, minąłem. Nie, wyścigi, co ostatnio grałem, to był Grid 2. Wreszcie ma być 258 slotów. No dobra, no takie gadanie, to pokaż mi po prostu dowód, że coś takiego ma być. Bo to, że ludzie tam pierdolą na tych Discordach wszystkich, że o, 128 slotów, 180, 256, kurwa, 500 slotów, to jest tylko gadanie. 5M nawet tam chyba w 2017, gdzieś w styczniu mówił właśnie, że szykuje się 128 slotów, tam, że będą pracować 2 miesiące i powinno wyjść, no. Teraz mamy wrzesień roku 2018, dalej 32 sloty. Patrzcie, no kurwa, co tam w ogóle robi? To jest lokals, jak chuj. No tak, bo to, no, jeździ lewo, prawo, nie wiem o co chodzi z nimi. Już nieraz tak się wpierdoliłem w lokalsa, że auto było rozjebane. Dobrze, no wiem, że naprawkę muszę wziąć, ale jak będę już w mieście i przy jakimś sklepie. No, w CES-ie ma być 128 tickrate, no też śmieszne. Od w czerwca jest mówione, ale od tego aktualnego roku, czy 2017? Problem jest, znaczy z tego, co wiem, z tego, co tam czytałem, problem z tymi slotami polega na tym, że 5M jakby ma sektory. I załóżmy, może wejść na serwer więcej niż 32 osoby, ale na jeden sektor przypada 32 graczy.
jeżeli jakiś gracz, załóżmy na dwóch sektorach jest full, po 32 osoby, jeżeli jakiś gracz z innego sektora przejdzie do tego, załóżmy sektora, gdzie jest full, to jakiś gracz zostanie wypierdolony z serwera. No to tak czytałem, no nie wiem, czy to prawda, ile w tym prawdy jest. No ale no... Nie mam powodów, żeby nie wierzyć w to. Na Rage'u czegoś takiego nie ma. Na niemieckim serwerze bodajże jest ponad 300 osób i normalnie tam grają sobie ludzie bez żadnych problemów. I też no, tam jest bardzo wysoki poziom RP, bo to jest taki typowy hard RP, że z miasta wyjeżdżasz jakoś, nie wiem, jakieś 45 minut. Bo na każdym czerwonym świetle trzeba się zatrzymać. Masz guzik na pasy, guzik na światło, odpalanie silnika. Auto ci może zgasnąć w każdym momencie, jak tam załóżmy, nie wiem, nie zatankujesz chyba, czy oleju nie wymienisz. Ja już mam wyjebane na sloty. Serio, jakby ktoś, jakiś technik taki ogarnięty, co naprawdę potrafi dużo, wziąłby się za Rage'a i by postawił taki serwer, no konkretny, to nie byłoby lepszego serwera, bo na roleplayu, czym więcej osób jest na serwerze, tym się przyjemnie gra, no i tym lepiej. No. Ja grałem na Net4Game'ie w GTA San Andreas, no ogólnie to był Samp. Grałem na Net4Game'ie i tam było nawet w godzinach szczytu 800-900 osób, czasami nawet do 1000 dochodziło, to sobie wyobraźcie, na takiej mapie 1000 osób, bez lokalsów, zajebiście to wygląda. A tutaj tylko 32 osoby, no i... No jest, no strasznie ograniczenie jest tutaj, no. Gangów nie można zrobić, jak ja uwielbiam twoje takich typowych. Ta 5, obyś ściągnął tą serię 5 złotych. Dzięki. Za piątkę dzięki. No nie wiem, GTA jakieś mamy też w planach nagrać, w sensie mapki z workshopu. Po naprawkę, właśnie, zaraz pojadę, tylko odstawię tego brędzla. Że dostałem? 5500. Też niedużo. Jakiś najbliższy sklep tutaj. Kupię sobie nawet, kurwa, dwie. Teraz taki coś się zrobi z Net4Game'a? Nie wiem, nie wchodziłem od... No w 2012 roku ostatni raz tam zawitałem. No ale mówię ogólnie, co się tam działo, jak to wyglądało z mojej perspektywy, jak ja tam jeszcze grałem, nie? Tam były jakieś sektory, typu, że Grove Street było jakby oblegane przez jeden gang i tam po prostu, no... Stało się nawet po 7 godzin dziennie na osiedlu, tylko... Stało się tak o, w kółeczku, stało załóżmy 10 osób i przez 8 godzin gadali o pierdołach, ale to też trzeba było pisać takim jakby slangiem tych murzynów, nie? Murzyńskim slangiem, jak to Toker mówi. Byli latynosi, a tutaj to w ogóle do gangu to biorą po prostu, bo biorą. Też te gangi to w ogóle upośledzone to jest. Zestaw naprawczy, dwa razy. Tam było coś takiego też, że załóżmy, gangi ogólnie się nie lubiły, bo tam... Ty, świrze, co ty robisz? A to lokal, z Bożą, myślałem, że to jakiś chłop. Tam było coś takiego właśnie, że byli latynosi. Było Grove Street. I tam coś jeszcze było, Meksykanie chyba. No i jak chciałeś być w gangu, no, czarnuchów, to no, na logikę rzecz biorąc musisz być, kurwa, czarnuchem, nie? I potrafić gadać tak jak oni. A nie, że oni robią jakiś gang diabłów, gang klaunów, zieloni, czerwoni, kurwa, Power Rangersów od zajebania na serwerze i oni sobie robią gang, nie? I rasa to tam nieważne, czarny, biały, Chińczyk. No chuj, oni są w gangu, oni są kumple już. No tak na większości serwerach w sumie w FiveM'ie to wygląda, że właśnie jest czwórka ludzi, którzy sobie tam poznali się w gierce, albo nawet nie w gierce, tylko ogólnie są kumplami w realu. I sobie zakładają gang. My jesteśmy niebiescy. I chuj. I są, kurwa, niebiescy. I porywają ludzi i robią napady na bank. Nie grałem na Dev Gaming. Ty, 3 kilosy gdzieś mam jechać? Też pamiętam, że no ogólnie na... No wiadomo, że Samp, GTA San Andreas, no łatwiej było to po prostu skryptowo zrobić. I dużo rzeczy lepszych było niż tutaj. Co mnie tak na prawo znosi? A, bo auto rozjebane. Jak to się nazywa? Miałem dokończyć.
No, że tam były prace, takie, że musisz serio, stoisz, idziesz do pracodawcy, wkładasz mu CV, list motywacyjny, gadasz z nim, masz rozmowę normalnie. Przyjmuje cię do pracy na tam jakiś okres na czas nieokreślony po prostu. No i musisz, załóżmy, stać za ladą, jako, no nie wiem, jak na siłowni, załóżmy, sprzedawałeś karnety. Stałeś za ladą pół godziny i dopiero po pół godziny mogłeś jakby odebrać sobie wypłatę. I też, załóżmy, siłownia miała sens tam, bo jeżeli ćwiczyłeś na siłowni swoją postacią, to miałeś większe pierdolnięcie w łapie. I tam, no, ludzie grali po 3-4 lata na tym serwerze i już mieli tak wyrobioną łapę, że jednym pierdolnięciem składali ludzi. No i też, no, mi się nie podoba na takich serwerach właśnie, że jest za łatwy dostęp do broni ogólnie. Tu byle jakiś down może sobie broń ogarnąć. Tylko musi mieć pieniądze, nie? W GTA San Andreas było coś takiego, że trzeba było najpierw ogarnąć kontakt, a żeby ogarnąć kontakt, trzeba było znać dzielnicę tych właśnie tych osób, którzy tam, no, nielegalnie tam działają, jakieś narkotyki, jakieś nielegalne, nie wiem, typu nóż, siekiera i tak dalej. No i trzeba było się zakręcić w to towarzystwo, jak się zakręciłeś właśnie na tym terytorium, to trzeba było poznawać ludzi, no. I po prostu pytać niektórych, czy ma coś na sprzedaż. Jeżeli ktoś miał, załóżmy, jakiś pistolet na sprzedaż, no to też ustawiało się gdzieś w czarną, jakąś tam ciemną uliczkę, ciasną, żeby nikt nie widział. Dostawałeś broń, klient znaleziony. Zajebiście. Tylko jak tam dojechać? Jadę na skróty. I on ci na przykład sprzedawał digla, nie? Czy tam jakiś pistolet inny. Plus naboje. I też nie, to naboje, o ja pierdolę. Też naboje nie były ogólnodostępne, też trzeba było mieć po prostu jakiś tam dostęp. No i głównie, załóżmy, bronie długie miała mafia. I mafia tym handlowała. I też nie ma, też mi się nie podoba, że nie ma takich policjantów, którzy by też robili na przykład nielegalne jakieś rzeczy, nie? To jak jesteś policjantem, to musisz twardo mandaty wypisać, wszystko. Jeżeli ktoś ci jakąś opłóweczkę daje, to nie, do pierdla idziesz i jazda. A tam na tym serwerze było tak, że broń nawet od policjanta mogłeś sobie ogarnąć jakoś lepszą. Jak był jakiś właśnie taki typ, co się sprzedawał łatwo. Do banku jedź spokojnie, zaraz ten. Wezmę tego typa na przejażdżkę, jadę do banku od razu. Naprawiam autko i pojedziemy po te narkotyki. Zobaczymy, co się... Pierdole. Co to jest w ogóle? Gdzie ten chłop jest w ogóle? Czemu ja tutaj wjechałem? Pokazuje mi, że gdzieś tutaj, ale tu nie ma wjazdu dalej. Nie, spróbuję jeszcze podjechać tam. Serio? W takim wypizdowiu? Tutaj gdzieś chłop stoi? To faktycznie. Leci świr. Siadaj, mordo. Ciekawe, ile kilometrów. Nie, ale serwery są takie. No, wiem. No też, no mówię, nie chcę wrzucać wszystkich do jednego wora, nie? Ale mówię ze swojego doświadczenia po prostu. 4 kilo, spoko. Może jakieś sianko z tego wpadnie. Nie możesz tak jeździć, to jest fail driving. Że co, że wjechałem sobie na posesję? Że ten lokalski stali. Fail driving to jakbym się obijał wszystko, więc... No, trochę głupoty gadasz. Hello, Pewory Chat, siema, witam na strumyku wieczornym. Która jest godzina w ogóle? 22:45. Jestem ciekaw, co oni mi powiedzą na rządowym. Jak powiedzą mi, że jestem pierdolnięty i że mi się należało. Nie, no na pewno tak nie powiedzą, no bo koleś to z pizdy moje dane sobie wytrzasną po prostu. Też może być tak, że... Nie, no raczej za późno, nie ma czegoś takiego, że za późno przychodzę z jakąś skargą. Nie chciałem od razu iść, no bo chcę, żeby ten live się toczył, żeby fajnie się po prostu grało, żeby ludzie jakoś fajnie spędzili czas razem ze mną.
A pewnie też było coś takiego, było, że muszę wyciszyć całego streama i by była gadka, no pewnie z godzinę by to trwało. Ja bym swoje jakby swoje słowo powiedział, ten koleś właśnie, ten kadet by też swoje dwa słowa dojebał. No i by była dyskusja na ten temat. Trochę by to zeszło. No wolę sobie po strumyku tak na spokojnie już wejść, pogadać z ludźmi tam. Kiedy CSGO? Nie wiem. Mam nagrany odcinek, jutro wrzucę. O godzinie 16. No, 16-17, coś takiego wrzucę jutro odcinek, także polecam zasubskrybować i być na bieżąco. Dobra, ziomek, wysiadaj. Trzy koła może być, jedziemy szybko do sklepu. Ciekawe, czy tam jest bankomat. O chuj, prawie dachowałem. Powinien być bankomat. Aha, dobra, w takich sklepach nie ma, ja pierdolę. Muszę gdzieś dalej jechać. Będziesz na jemie? Ale na którym? Bo w Katowicach za rok to... No raczej na pewno będę. Teraz gdzieś indziej ma być jeszcze jem. Tylko nie pamiętam gdzie. Dachu nie masz, no. Mordo. Bo to jest kabriolet, nie? No dobra, nie ma co już ciągnąć tego tematu z tym kadetem. Bo takie pierdolenie no do niczego nie doprowadzi. Ja to muszę po prostu sobie pobrać tą powtóreczkę, wejść na rządowy i tłumaczyć, jaka jest sytuacja, nie? Sobie to jeszcze z 4 razy obejrzę, zanalizuję wszystko. Żeby też tak na... Co on się wpierdala do mnie, ty? No, mogę otworzyć. Jadę po maskę od razu. Jaka ścinka, nie podoba mi się to. Ty, Menel, schodź z drogi. Aha, dobra, tu się trzeba go odstawić. Chuj, niech wysiada. Ty, nie chcę wysiąść, jebany. No i spierdalaj. 300 dolców mi zapłacił jakiś czarnuch. Pricaman, w Polsce jest taki serwer Monshiny Whitelista i 16, który ma mieć od 64 do 128 slocików za niedługo P3 zł. Nie wiem, nie polecam tego serwera. Miałem styczność z ludźmi, którzy pracowali na tym serwerze i ten serwer to jest... Perek z peworkiem, śmiech na sali. Złote. Nie wiem. Maska. Ja chcę tego, ja chcę pingwina. Nie, bałwanem nie będę. Dawaj mi pingwina. Trochę takie... Nie no, muszę inną wziąć, jakoś, która będzie pasowała mniej więcej do tego. Ujo, będę takim o chłopem. Ile to kosztuje? 100 dolców. No i gitara. Czemu te auto się nie chce otworzyć? Ja pierdolę. Teraz jedziemy tak, jedziemy w to miejsce. Trzeba troszeczkę auto naprawić, żeby się nie popsuło w trakcie, załóżmy, ucieczki przed policją, bo trzeba też założyć, że no mogą mnie gonić, jak tam jakoś niefortunnie się ustawię z tymi narkotykami. No i trzeba będzie spierdalać, no. Raczej nie mam szans, bo ta Honda to... To nie jest za szybkie auto.
Pojedziemy na skróty. Ale czekajcie, a to maskę zdejmę, żeby przypału też nie było. Na K, maska. O, i gitara, i możemy jechać dalej. To jakaś sygnały były, czy się przesłyszałem? Chyba nie. Dobra, tutaj ostrożny, żeby mnie nie zawinęli. Pierdolę mieć styczność z policją, jak takie rzeczy mają się tam odpierdalać. No niekoniecznie chodzi mi o tą akcję z tym kadetem, tylko ogólnie, że chcesz dobrze, a oni mają, no, szczają na ciebie ciepłym moczem, nie? I to w sumie nie pierwszy raz, bo nie pierwszy raz tak mnie zlali, bo była też sytuacja taka, że no zostało mi zawinięte auto, zostałem pobity, no i chciałem to zgłosić po prostu, nie? No i przyszedł jakiś kadet, spisał mnie tam, popytał się, jakie to jest auto, jaki kolor, znaczy w sensie jaka marka, jaki kolor. O, autko naprawione, tam tablice rejestracyjne, no i wszystko już było git i on nagle mówi, że przepraszam pana bardzo, ale mam zgłoszenie, i chuj, pojechał sobie. I to nie tak, że on był sam na służbie, bo było czterech policjantów, nie? No i sobie pojechał. Drugi raz przyjeżdża jakiś koleś, dopiero na służbę co wszedł. No i się pytam tam, znaczy no gadam z nim, że tutaj auto zostało zawinięte i tak dalej. No i też mnie spisał, to taka sama procedura co wcześniej. Spisał mnie, zapytał się marka i tak dalej. No i nagle, przepraszam pana bardzo, ale mam zgłoszenie. Chuj, wypierdolaj po prostu z komendy i tyle go widzieli. Też przez to może, że właśnie tutaj gangsterka taka jest bardzo, bardzo, no prawie każdy gangsterem jest na tym serwerze. Dziesięć metamfetaminy, pyk. No i teraz zaczyna się życie na krawędzi. Bo trzeba być, kurwa mać, ja bez tego, ja bez dachu jeżdżę. Dobra, wyjebane jajca. Wyjebane jajca i teraz trzeba wykombinować, ja to mogę sprzedać. Też ile jest policjantów? No raczej sporo jest policjantów. Trzech tam było na komendzie wtedy, jak tam zrobiłem awanturę. Gdzie ja mogę pojechać teraz? Nie wiem, gdzieś w tą stronę może pojadę. Pojadę uliczkami ciemnymi. Napiszcie mi, pod jaki klawisz jest ten, pod jaki klawisz się oferuje narkotyki lokalnemu. Na E? Już nie pamiętam. O Boże! Co to się... Kurwa mać! Pierdalam stąd. Patrzcie, co się dzieje! Kurwa, strzelanina! Ja pierdolę! No nieźle. Uj, spierdalam stąd, bo mi jeszcze zapierdolał moje ciężko zarobione pieniądze i narkotyki. To nie zazwała. To się nie pierdolał, tu gangsterka jest na, no... Nie, gangsterzy się nie boją nikogo. Tutaj gdzieś pojeżdżę. Nie, to raczej nie będzie tego. Graczol? W sumie nie zdziwiłbym się, jakby to był graczol, bo graczol to się nie pierdoli w tańcu. Nie, to też nie będzie lokalnych. Nie, pojadę gdzieś w prawo, może tutaj gdzieś między tymi budyneczkami. O, dobra, teraz są. Teraz co i teraz możemy pogadać z chłopem. Przepraszam pana bardzo, bo ja mam takie pytanie, czy nie chciałby pan kupić może nielegalnych substancji odurzających? O, dziękuję. Jego dnia. No i gitara, i tysiaka dostałem. No to nie jest dużo, bo kupiłem kurwa 800 za sztukę. Dałem, znaczy, za te narkotyki, ale no... Sam fakt.
Ten nielegalny hajs trzeba będzie wyprać. Dobra, spierdalam stąd, bo policja dostaje zgłoszenie. Ale tam wszyscy wyjebani są chyba, więc mogę sobie na luziku tutaj sprzedawać narkotyki. A ma teraz tutaj. A może pani by chciała tutaj nielegalne substancje, co? Polecam, polecam. Bardzo tanio sprzedaję. Dziękuję. 1200? Kurwa, to randomowe jakieś ceny są. Lotnisko? Nie, no już tutaj posprzedaję. Tego nie mam też za dużo, no już dwie sztuki sprzedałem, a mam łącznie 10, więc... Więc długo mi to nie zajmie. Po prostu chcę sobie popatrzeć, jak to wygląda, nie? Wejdziemy gdzieś tutaj. Jakiś lokal powinien się nadarzyć, chyba że nie, bo wjeżdżam na kurwa autostradę jakoś spierdoloną. Ja może tutaj ktoś jest? Dostaję zgłoszenie jak nie kupi. Serio? Nie wiem, no na wcześniejszym serwerze co gram, to nie, nieważne czy kupił czy nie kupił, i tak ludzie tam dostawali zgłoszenie, w sensie no policja. No dobra. To już no dobrze wiedzieć, no bo nie wiedziałem o tym, także dzięki za informację, będę pamiętał. Siema mordo. Chcesz kupić może narkotyczki jakieś tutaj? Żywa, a będzie jak wszystkie te wykupią ode mnie, nie? O ty kurwo. Pal gumy, gościu. Spierdalamy. Przytrzymaj H, wysuniesz dach. Chuja, no patrzcie, to nie działa. Teraz na przykład tego Menela zapytam, czy nie chciałby może kupić narkotyczków. Siema, świrze. Pewnie go nie stać, nie będzie chciał. Tak zakładam. O, 1300, kurwa. 530. Nie, tam było 1341, to 541 na plus. No jeszcze trzeba to przeprać, więc ten koleś co sprzedawał tam gotowe jakby paczki, no to nie ma żadnego jakby przypału za to, bo dostaje czyste siano i on ma już wyjebane po prostu jajca. Dobra, może ta suka coś ode mnie będzie chciała. Zaraz stanę. No bierz. Dobry towar. O ty kurwa. Śmeta. Co za lokal zjebany, nie chciał kupić ode mnie narkotyków. No, podjadę pod sklepik i zaraz zobaczę. A bo w sumie tutaj mogę nawet. Ha. Trzymam H, duszę z całej siły. Jeszcze raz. Nie, może J? Może G? Nie, silnik włączony. Kurwa, jakbym się pomylił, policja by jechała. No, G. Się wkurwi. No nie da się, no nie wiem. Nie działa, nie chodzi. Dobra, tutaj mamy, widzę, więcej klientery. Możemy... Witam państwa, witam. Czy może ktoś chciałby kupić nielegalne substancje odurzające w niskiej cenie? Może pan, widzę pan taki jest fajny, opalony. O, a może kolega by chciał, co? Jak chcesz zamknąć dach, to na postoju H przytrzymaj 4. No próbowałem, nie działa. Może pan też weźmie, co? Dziękuję. Pierdolę. A może pani, widzę pani też chętna, no, patrzy się tu, patrzy się. Że w temacie nie można. Znaczy... Dziękuję. Ile tego jeszcze mam? 4. Znaczy ogólnie jak wyciągam to autko... Co jest? Czemu do auta nie mogę wsiąść teraz? Jak wyciągam to autko... No patrzcie! Moja postać jest... pośledzona. Znaczy no jest, no.
Dobra. Jedziemy gdzieś dalej. Pomogą tutaj. Incenzor, co? Skąd ja w ogóle to widzę? Aha, bo to jest ta akcja, co oni tam wtedy na tą policję najechali. Dobra, tutaj gdzieś. Chujowe auto, masz 4 złote. No mam chujowe, chcę kupić lepsze, ale niestety no... Pieniążki ciężko zarobione zostały mi zabrane przez jakiegoś kadeta. Może pani coś chce? Jakieś narkotyczki tutaj takie? Masz bombę. Ty, wstała jebana, kurwa. Fajną masę ma chyba dużo. Nic nie poczuła, pewnie pobiega dalej. Już bym chciał serio na tą marychę jeździć, po prostu sobie zarabiać większe pieniądze i to autko bym szybciej sobie złożył. Muszę też pojechać na komisariat któregoś dnia i poprosić o ten, żeby mnie zapisali tam w kartotece, czy nie w kartotece, tylko ogólnie zapisali mnie do tego. Może pozwolenie na broń dostać, nie? Pojadę gdzieś tutaj boczkiem, będę jeździł. E, kliknij. No to jest trąbienie, więc nie bardzo. Dobra, ta suka na bank będzie chciała ode mnie. Hello? Dobra, nie gadaj, tylko kupuj. Control F, no. Alt F4 jeszcze. Nie ma sprawy. Ten widzę taki luzak w koszuli czerwonej. Pewnie na imprezę idzie, to też będzie chciał coś sobie do kieszonki. Ogólnie wziąć. O ty! Buła łokieć. No i patrzcie, tamta stara baba wytrzymała cios. On już nie. A spierdalany. W ogóle też turbo miałem w tym aucie zrobione, ale nie wiem, wyjebało mi to turbo. Muszę jeszcze raz 11 koła zapłacić za to. Niby to nie jest dużo dla niektórych, a dla mnie to jest w chuj. O, tutaj na przykład sobie podjadę. Patrzcie ile. O kurwa, sorry ziomuś. Nie wpierdolisz mi? Chyba nie. A może chcesz narkotyki kupić? Motherfucker? To jakiś dziwny... Co to było? Widzieliście to? Czy to ja to widziałem? No kupuj, kupuj, wiem, że chcesz. O. Nice! Też się cieszę. Muszę na powtórce to zobaczyć, co to się odjebało w ogóle. No coś było pokazane, faktycznie. Kotów powraca, 6 psów rozjebanych z jednym minimalnym mojemu miasto. Zajebiście. Chcieli kot czarny, dostali w pierdol. Dobra, muszę do toalety skoczyć, bo się zejszczam w spodnie. Będzie beka wtedy. Gdzie są lokalsi tutaj? O, dobra, są. Ile tego mam jeszcze? 2 sztuki. Niedużo, niedużo. Siema, mordziaty. Kup narkotyki. Wiem, że coś tam jest do przerabiania, ale moja postać tego nie wiem. W sensie, no byłem tam raz, bo mnie ziomek... O, nie trafiłem go. Dobra, spierdalam. Wiem, że tam jest jakaś przeróbka. Moja postać również wie, że coś tam się nielegalnego robi. No ale też nie chcę sobie przypału robić, bo niepotrzebnie, bo w sumie nie mam żadnego dostępu wykupionego ani nic. Więc wyjebane. Wolę sobie na Maryjsce jeździć, tylko dostęp muszę kupić za 50 koła.
Wiem od kogo. Znam się z tą osobą, ale on nie jest na serwerze teraz. Tutaj jakiś jeszcze frajer jest. Cia mordo. Dawaj kup, please, bo się zleje w gacie. Zajebiście. Nie no, nie wiem po co ja tak spierdalam. Bo policja została wyjebana. Kot czarny, a dostali w pizdę i to jeszcze na moich oczach. Na początku chciałem się tam zatrzymać na chwilę i popatrzeć, ale no nie ma co prowokować tych ludzi tam, bo to serio mi się dla mojej postaci no źle skończyło. Siema. Siema małolata, kupisz coś ode mnie? Jak kupi, to jeszcze jedna sztuczka mi została. No please kup! No. Pierdolę. Mając 10 gram, no załóżmy, że to są w gramach. No dobra, 10 sztuk metamfetaminy. Kurwiam się, jak ktoś nie chce kupić. A co mają powiedzieć ludzie, którzy mają załóżmy po 100 gram przy sobie? Czy tam sztuk? No, pojedziemy gdzieś dalej. Na przykład tutaj. Siema. F0 klik. Nic nie będę klikał. Dobra, ja już się przyzwyczaiłem. Możemy bez dachu jeździć wyjebane. Dawaj. No kurwa. Ja pierdolę. Jedziemy tymi uliczkami ciasnymi. Ty, na plaży może być, kurwa, ja nie pomyślałem. Pierdolę, co idiota. Na plaży przecież jest kurwa osób tutaj gdzieś, nie? Dobra, na przypale, nie zgodzi się, to lecimy od razu do tych otypiar, co tam stoją. Nie ma psów na serwie, nie ma sprzętu. Jak nie ma psów, jak zostali odjebani na moich oczach? No dobra, 900, no to ktoś musiał kurwa wyjść ze służby chyba. Szybciej, bo się zleje w gacie. Bierz coś ode mnie, bierz. A ten co, chce mi najebać? No dostałem troszkę mniej. Ale i tak zarobiłem, no. Nie dużo, bo w sumie wziąłem tylko dychę, tak na spróbowanie, nie? Dobra, chuj, zdejmuję maskę. Mam brudne siano, ale to już wyjebane jajca, jedziemy. Jedziemy szybko do chaty. Stanąć, pójdę się odlać i możemy przeprać ten hajs. Będzie outlas? Nie. Ja mam za małe jaja, żeby grać w horrory na streamie. Pamiętam jak jakiś no, średni horror. On nie był jakoś super straszny, a naprawdę się bałem przy nim. I musiałem nawet, miałem takie duże słuchawki, pamiętam. Musiałem zmienić słuchawki na douszne, żeby się mniej bać, bo... No po odcinku no, już mi się odechciewało czegokolwiek robić na komputerze, nie? O. Dobra, ale nie zabieram cię, ziomuś, bo muszę jechać na chatę. Ha, nie działa, już wam mówiłem. Dobra, pełna pizda. Oni wszyscy w szpitalu siedzą. Dobra. Co to? Co to, a, dobra, to mokotów jest. No tak. Szybko, szybko, do chaty. Jak mnie zaraz powinął, to będzie nieciekawie. Weź do chaty, weź do chaty. Pyk, dobra, nie ma mnie. Nikt nie widział, że tu wchodzę. Dobra, i teraz dosłownie 2 minuty przerwy, bo muszę załatwić się. W sensie, no, wyszczać się, nie? Bo nie dam rady już wysiedzieć. Dobra. 2 minutki i wracam.
Halo, 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 jestem. Widać mnie, widać. Dobrze. Pyk. Na wszelki wypadek zostaw rzeczy. Brudne pieniądze. 698. No, dobrze. I obadam teren. JD, JD. Nie, proszę nie pisać tak. Dobra, wychodzimy. Badamy teren. Cisza, spokój. U. Ten pan mi się nie podoba. Wszystko dobrze? Słucham? Wszystko okej? Tak, w porządku, w porządku. Kurwa, pistolet w łapie. Ej, bez kitu, teraz policja to już wyjebane jajca, to już ona nic nie zrobi w tej sytuacji, że to oni tu jeżdżą. Tu się coś działo, nie? Podjadę na razie. Płacę hajs. Do 1600 to też jest sporo pieniędzy, nie? Płacę hajs i trzeba będzie, no, w końcu wynieść, w sensie te pieniądze brudne i przeprać. Gdzie one w ogóle są? No dobra, zaraz, muszę wpłacić najpierw. Gdzie jest ta miejscowa do prania? A patrzcie, jakie dwa timingi złapałem. Pierwszy raz jechałem, kurwa, sprzedać narkotyki, to trafiłem, kurwa, na rozpierduchę policjantów. No, a drugi raz, jak jechałem na chatę, to, kurwa, pod bankomatem jakieś akcje dziwne były odpierdalane. Dobra, trzeba wziąć... O! Na szczęście... Na szczęście nic ode mnie nie chcieli. Dobra. Pyk. Weź rzeczy. 11698. Zatwierdź. Co jest? Czemu nie mogę się ruszyć? Aha, muszę wyłączyć, no. Dobra. Teraz szybka akcja. Jak chuj to oni jeżdżą. Trzeba być ostrożnym. Gdzieś czerwony taki ten. Chyba tutaj, tak? Dobra. Szybka misja teraz. No niby 10k to nie jest dużo. Ale jednak, kurwa, jednak sam fakt. No i chuj. Zaczyna się, kurwa, jazda. A nie, nie jadą za mną. Już byłem przekonany, że jadą. Tak, kurwa, zawinęli koło wrotek. I samo zajebisty film dodał. No widziałem. Ten zdychał, nie? A że teraz jakiś nowy jeszcze jest. To tego nie wiedziałem, sobie po live sprawdzę, nie? W sumie szczerze, powiem wam, że wolałbym zbierać marychę, czy tam nielegalne jakieś substancje i je po prostu jakby sprzedawać, potem prać hajs, bo to jest ciekawsze w sumie niż takie siedzenie, kurwa, w robocie legalnej i no tam nic się nie dzieje. Znaczy jakoś zaparkować auto. Gracz mówił, że jak będę jechał przepisowo, to no nie powinni nic zrobić, nie? Ale trochę jeden kursik tylko zostanie. Mokodow nie okrada ściany. Nie wiem, nie miałem styczności z gangami takimi, no, pokroju. Kurwa, co ja pierdolę? Miałem styczność z gangiem jednym, ale no oni, no, co najwyżej mi zabrali telefon i naprawkę. Odzież robocza. No dobrze. Co teraz? Burry bez ciężarówki. Burrito. Nie wiem, czym to się różni. No i jazda. 9 kilosów trzeba jechać. Ciekawe. Nie no, raczej te 11 koła to mi od razu przepierze. Myślałem, że to policja.
Dobra, na autostradzie nie powinni nic mi zrobić. To co za auto jest w ogóle? To był Locals? Chuj go wie. Samo nowa furka? A Porsche, nie? Ktoś tam coś mówił wcześniej. Policyjny foch. W sumie, powiem wam tak. No karma, no karma. Chcieli mnie udupczyć, zarobić na mnie, a później dostali w pierdol po prostu. Jaki olejek? Nie wiem, jakaś wiśnia. A już nie mam. To co mam tu zalane, to są ostatki, więc znowu będzie tydzień bez palenia. Moja autko leci 210, no jak w mieście chyba, 210, jak jakaś dobra droga jest prosta. A tak ogólnie to 190. Demon prędkości, no. No niestety muszę tym busem zakurwiać, żeby to siano przeprać. Moc 12. Jezu, 5 kilo osu, zapierdalać takim vanem. Czuję się jakbym, kurwa, nie wiem, krawcem był. Też trzeba busem zakurwiać. Czemu tydzień bez palenia? No, bo tak sobie postanowiłem. Jak się skończy wszystko do palenia, to już nie palę tydzień czasu, nie? Może dłużej się uda. Jak mi psycha nie siądzie. Wasze 9 porcji mety na Dark Webie. Ja nawet wiem, kto to jest, ale bo od niego też kupiłem metę. Ale nie chcę, no bo no taki średni na tym zarobek. W sensie, no czym więcej kupisz, tym więcej zarobisz, ale też masz no, świadomość taką, że mogą ci pierdolnąć z tym wszystkim i stracisz na tym. Więc jakbym miał coś już, no wolę zbierać po prostu. Jak stracę, no to stracę po prostu czas, a nie pieniądze. Bo tych pieniędzy, załóżmy, jeszcze wtedy bym nie miał. Tylko miałbym, no, wartość towaru jakoś tam. Zajebiście teraz działa, nie ma lagów, ale od początku, jak odpaliłem GTA, to nie było lagów na tym. Nie wiem czemu, to IMO jakbym odpalił zwykłe GTA, to by były lagi i bym musiał odpalić SLI, tam opcję jedną. Ale jak na FFM jest wszystko git, więc wyjebane. Sprzedam cukieraski. Ten jakiś Fir 600 metrów. Boże, jeszcze muszę wrócić, kurwa. Ile daje za fioletowy samochód? 90 tysięcy chyba? Ale nie polecam, jest zjebany. Już lepiej sobie dozbierać na coś lepszego. No auta takie lepsze zaczynają się od kwoty od 200 tysięcy chyba. Tam jest Subaryna, coś tam jeszcze. A dobra, kurwa. Się wjebałem. To jest tutaj? Nie. Gdzie to jest? A tutaj, kurwa, patrzcie, tego nie widać. Pyk. Wróć do magazynu. Aha, i teraz trzeba wrócić. No dobrze. Zostaw GTA na najlepsze, bo tak masz dobre. No kompa mam na papierze zajebistego. Tak w praktyce, no taki, no nie za bardzo przez procka, bo nie umiem go dobrze po prostu skonfigurować i podkręcić. Ale to nieważne, jaki masz komputer, na 5M-ie i tak więcej niż 100 klatek podczas streamu nie będziesz miał. Znaczy nie, no ja miałem dzisiaj ponad 100, ale no, bo tutaj czym więcej osób na serwerze, tym mniej klatek. Jak wszedłem pierwszy, bo było zaćmienie, wszedłem pierwszy na serwer, to miałem ponad 150 FPS-ów. Jak już był full serwer, to miałem 100, czyli no 50 klatek w pizdę. Do tego dochodzi różne jakieś niestandardowe pojazdy, które też zżerają zasoby dosyć mocno. Jakieś pierdoły, które ogólnie, no, w zwykłym GTA nie ma. I to wszystko się kumuluje.
No i mam aktualnie 95, w mieście mam od 75 do 85, nie? A na zwykłym GTA sprawdzałem, mam ponad 180. Więc jest, no połowę kurwa klatek po prostu fajfem zżera. Niestety, nic z tym nie zrobi się. Wymień samochody. Mówisz? Nie, ale to przypał za duży jest. Szczególnie, że jak ja no poza streamem, to żebym jakieś tam autko sobie ogarnął lepsze. Ale na streamie, no wiecie jak to jest. Lepiej nie ryzykować. Jeszcze majorkę dostanę i chuj do dupy. Wywal to gówno jego. No kurwa. Nie wiem, co wam przeszkadza. Ja nie palę dlatego, że była zajebista chmura. Zomek, zobacz jaka chmura. Normalnie 200 watt zajebałem. Płuca wyplułem, ale po jaka chmura. No już mnie to nie jara. Już ten okres dawno mam za sobą. Ja palę po prostu, bo jak nie palę, to chujowo się czuję po prostu. No, tak samo jak jest... No, jak człowiek dużo kawy pije, się przyzwyczai, to też jak nie wypije, to po prostu łeb na kurwia. Więc to nie jest kwestia, że palę, bo lubię, tylko palę, no, bo w sumie muszę, no. Tak jak taki typowy, po prostu uzależniony człowiek. Ale cieszę się, że chociaż papierosów tak nie palę. Tak zwykłych. No czasami, wiadomo, zdarzy się na jakiejś imprezie czy coś, czy na jakimś evencie, ale tak ogólnie to nie palę. Sam oddał BMW? Co? Serio? Nie, to muszę zobaczyć to później. Nie, gracz chyba nie ma live'a. A już powoli rzucam elektrykę, w sensie już nie palę tak często, no. Jak się wkurwiam dosyć mocno, a rzadko się wkurwiam, to właśnie se palę, a tak to serio, rzadko. Dobra, jeszcze 900 metrów, więc... No dosyć spory kawał drogi. Czemu live na YouTube, a nie na Twitch? Bo na YouTubie mam jakby no bardziej rozbudowany kanał, no i też streamując na YouTubie jakby no ten kanał nie umiera do końca, nie? Jakaś tam aktywność na tym kanale jest, jakbym na Twitchu streamował. No to YouTube by ucierpiał, nie? Bo tylko w sumie filmiki bym wrzucał, których nie wrzucam i tak codziennie. Więc postanowiłem, że na YouTube dostaliśmy ciężarówkę. A gdzie są moje pieniądze? Dobra, tutaj. No co jest? O. Aha! Siedem tysięcy tylko? Nie popierdoliło was? Chuj, bierzemy drugą ciężarówkę. Trochę bardziej przypołową, ale... Dobra. To mam na szczęście tylko kilosa, więc... Mi się wydaje, że... On wypożyczył. O, jedzie jakiś chłop też, kurwa, widzę. Siano, jest prane. To nie wypożyczył, no. Autko, bo wątpię, żeby chciało mu się Porsche'aka kupować. Biorąc pod uwagę, że no... Że pieniędzmi to Szymon nie sra, tak jak kiedyś. Jakby się nie wjebał w e-sport, to by go było stać. I to nawet nie na jedno takie autko. Ale niestety, no... Chciał dobrze, chciał jakby swoje marzenie zrealizować, ale nie wypaliło. Bywa. Siema, witam wszystkich subskrybentów, subskryberów i sponsorów. Oj, będę jeździł wyjebane jajca. Już w mieście będę po prostu zgodnie z przepisami jeździł. Jak mnie jebną, to ich pierdolę.
Kiedy CSGO? Jutro. Co to jest? Co się odpierdala w tym mieście, kurwa? Oj, czerwone światło. Stoimy. Lepiej nie robić przypału. Dobra. A pochory się zamienia. A. No nie, nie oglądałem tego filmu. Co, ja muszę dwa punkty? Co? To ja się tu zmieszczę? Chuja. Nie, no dobra, zmieściłem się, nieważne. No. Gdzie jest... Pierdolę. Chuj na czerwony. Proszę. Za kurwy. Nic nie widziałem. Co się stało? Jakieś krzyki. No znowu. Chyba w jakiś śmietnik wjechałem. Tam jakieś policjantów trochę było. I chuj, czekamy. Czekamy na zielone. No co jest? No i patrzcie, i na takim właśnie niemieckim serwerze, na Rage'u, to trzeba kurwa stać na światłach, na każdych. No i jak chcesz wyjechać z miasta gdzieś tam na autostradę, to z 45 minut to lekko to zajmuje. Ja to na przykład bym mógł na takim serwerze grać. Oczywiście polskim, bo u mnie z angielskim to tak średnio. No, czerwone. Coś na parkingu się odjebało. W ogóle ten Mustang to w kurwę drogi. On chyba z 350 tysięcy kosztuje. Znaczy drogi, no. Dla mnie drogi. A nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, że światła się nie zmieniają. Kurwa. Może gdzieś jest coś takiego. Dobra, chuj, patrzcie. Nie bać konsekwencje. O, się odpaliło. Idziemy jakoś tędy. Jest serwer polski, aktualnie stosunek na nim jest. Wiem. Byłem tam, grałem, tyle że jest bardzo chujowo ten serwer zrobiony pod względem takim, że nie można korzystać z mikrofonu. Więc no, już z automatu mi się ten serwer nie podoba, no bo kurwa jak jest opcja, no, opcja gadania z ludźmi przez mikrofon, to czemu kurwa oni to zakazali, no. Tam wszystko się pisze, wszystko przez... No taki Net 4 Game tylko w GTA 5. Jak ktoś gra w Net 4 Game'a, to wie jak to wygląda. Znowu kurwa deszcz. Jeszcze jakiś chuj nie może podjechać pod górkę. Tam jaka spina kurwa na tym jest. Co to jest? Stan wojenny, co? Zobaczymy, czy będę musiał kurwa jeszcze raz jechać.
Też wiem, czemu ludzie wystawiają takie oferty, że dobra, jadę naokoło, pierdolę, ten samochód nie hamuje. Że przepierze tam ubrania, no czyli brudny hajs po prostu. Bo kurwa, no nie chce się jeździć. Szczególnie jak ktoś ma jakąś tam większą ilość tego przy sobie. Dobra, mam full. Mogę stąd spierdalać. Ale znowu na taksówce nie pojeżdżę, bo kurwa nie ma tego. Nie ma... Znaczy deszcz pada, no. Idziemy chuj do bankomatu szybko odłożyć pieniążki zarobione. Policja na Mokoto poluje z czołgami? Co wy pierdolicie teraz? Nie, no widziałem, że rozpierdol jest, ale żeby aż tak? Może się przekonam, no. Dobra, teraz w lewo, pyk. Elo, witam. Dobra, mamy bank. O kurwa. Mamy bank. Kacperek Nosiema, pozdrawiam gracza 3 złote. Również cię pozdrawiam, również. Dzięki za trójeczkę. 9, 8, pyk. I mamy 206 koła, czyli jesteśmy kurwa na zero. Tak bym miał już 240. No. Dzięki. Pojedziemy pod... tutaj. Obczaić, co się na mieście dzieje. Czy polecam Egayo? Jest mały elektryk. Głównie ja miałem zamysł, kupując go taki, że, no, że jak gdzieś będę wychodził po prostu. Żeby go brać i nie chodzić z taką wielką cegłą. Ale no, boks mi się zepsuł, więc korzystam w domu nawet i z tego, nie? No kotów robi porządki. Zajebiście. Że mnie nie sprzątnęli przy okazji. Aha! Co to kurwa jest? Jak tam kurwa czołg jest? Ja lecę. No zamknij! Kurwa, jak będzie ten frajer jeszcze raz, to się wkurwie. Znaczy, no nie będę obrażał. Robić. O matko, o matko. A co to jest za bydle? Wysiadło wszystko. Co to za bydle? Czemu będzie? Halo? Jak jest na obrażę pana bydle, o co panu chodzi? Nie mogę się ruszać. Słucham? Jakie proszę pana bydle? Weź mnie! Ja pana nie rozumiem. Pan jakoś dziwnie mówi, nie rozumiem pana. Powtórzę jeszcze raz. Serwer jest robiony na Ragea na YouTube, będą za niedługo pojawiać się. Nie wiem, dalej pana nie rozumiem. Jeśli chodzi o Ragea, no to jest nie. Może do logopedy trzeba się przejść, co? Dla widzów zainteresowanych. O matko, on czeluje. O Boże, jakie fajne. Ale bym sobie weź takim pośmigał. Na ziemię? TM02 Kaniali. Fajne. Przepraszam. Pan se zdjęcie na tle czołgu, pierdolnie, pan się nie boi. Czekaj, mogę? Zdjęcie na tle czołgu obywatelu. O! To ja się z chęcią zrobię, no. Nie ma problemu. Ja też. Pan se zrobi. A mogę tak na środku ulicy stanąć? Dobra, cię wezmę sobie. Jak się robi, kurwa? Nie obejmie inaczej, to niech se pan stoi. No. Tapeta. Jezu, jak zrobi zdjęciu? Na aparat, bo mi zniszczył mózg. Telefon. Jak zrobi zdjęcie? Ej, bo nie wiem. Witam, peco, ja cię wezmę. Dzięki. Poprzedniego donate'a plułem chyba, to sorry. Zaraz przeczytam. Jakie fajne. No jak zrobić kurwa zdjęcie? O, wejdź. I z drugiej strony jakbyś jeszcze wszedł. I zamknął drzwi za sobą. Zoom, model, tapeta. No nie. Jak się wchodzi do tyłu? F2? No serio. No nie. Zamknęłam drzwi. Animacja. Wol.
Ale chciałem na tapetkę. Dobra, zrobię. To my może weźmiemy docze i pojedziemy za wami w przód. No i chuj! I pojechał, kurw. Idź pan w chuj. Jaki opowolniak jestem. Ty, jadę za nim, jadę. Animacje F2, ale myślałem, że się da na tapetę wpierdolić takiego czołga. Dobra, jadę. Dawaj, kurwa, William. Gonimy. To w animacji to wiem. To wiem, że coś takiego jest. Ja myślałem bardziej, żeby zrobić właśnie zdjęcie takie w telefonie, tak jak w GTA normalnie się robi. No i chuj. I teraz gdzie oni, kurwa, pojechali? Ale jak zapierdali tym czołgiem jebanym. Gdzie jest ten czołg? No chciałem na to... O, jest, jest, jest! Jest jebany. Gonię go. Zobaczymy. Może się coś wydarzy, jak będę za nim jechał. Jak na mnie najedzie, to kurwa koniec. To CK jest zajebane wtedy. Ale kurwa, jak Mokotów ma jaja, to niech odpierdolą ich. Ale raczej no wątpię, żeby ktoś, ktokolwiek na serwerze miał jaja, żeby startować do czołga, no. Patrz, jak to zakurwia. Nie wiem, ja to jestem w głębokim szoku, kurwa. Czołg na serwerze, bo Mokotów odjebał 4 policjantów chyba. O! O! Trochę groźnie. Nie wiem, pojeżdżę, jak mnie rozkurwio, to... To w sumie nawet nie będę zły. W sumie nie będę zły. O, nie często się widzi czołg na serwerze, nie? Kurwa, zajebał sobie latarenkę, nawet nie poczuł, jedzie dalej, świr. Może Mokotów RPG ma? Wątpię. Stawiałbym, że Mokotów ma broń długą. Dzięki za piątkę, ale proszę nie wyzywać, bo to niekulturalnie, nie? O chuj! Nie wiem, zaraz chyba serio odpuszczę sobie to... O, jedzie tam auto wyjebane, w ogóle prędkości nie stracił. Jak Mokotów będzie gdzieś tutaj powoli startował, to ja się ulatniam, bo nie chcę być postrzelony po prostu. Ale wątpię, oni gdzieś tam kurwa jeżdżą w centrum raczej, a nie na obrzeżach. Ale bez kitu, kurwa, stan wojenny, chuj, czołg wyciągnęli, jazda. Pozdrawiam ekipę Official Gaming. Dzięki za trójkę. Patrzcie, karetka. No oni mają wyjebane. Jakie jajca, kurwa, czołg. No nie, błagam. O, już. Gdzie oni, kurwa, jadą? Oni chyba jadą... Tu jest jakaś tama? Uwaga, w mieście prowadzono stan wojenny. Wysiadam. Co? Chuj, ja odgrywam dalej. Co to w ogóle jest, kurwa? Chłop zajebał we mnie. Nie no, fajnie. Zajebał mi w tył, zrobił kurwa 2-360, po czym se pojechał. Bo kurwa stan wojenny i oni nie mają czasu na odgrywanie rannego, nie? Jak mi zajebał. Fajnie. Odgrywanie roleplay na wysokim poziomie. Czytaj, policja. Mógłby pan mi pomóc wstać? No policja, nie ma kultury i jest, no chamstwo, nie szanują obywatela i mnie zderzyli się ze mną i musiałem wysiąść, bo mnie pleczki bolą. Dobra,
O, dziękuję, dziękuję. Ale to jest chamstwo. Policja nie szanuje obywateli. Dziękuję za pomoc. Mój chuj. Zapomniałem, kurwa, że auto nie działa. No i chuj, muszę wymienić świecę. Wermusie, mapewor, co tam u ciebie słychać? Możesz w wolnej chwili podpisać profil stankom. Dzięki za dychę. Nie ma problemu, tylko ja mam blokadę. Jak mnie odblokują, to będę siedział i całą noc podpisywał, bo tego serio jest sporo, nie? Nie no, nie będę na ocenie nikogo tutaj jakby z błotem mieszał, po prostu no ja mam wszystko sobie nagrane. Któregoś dnia po prostu, czekajcie, zapnę pasy, żeby nie było. Napinę pasy. Któregoś dnia sobie po prostu wejdę, no nawet chyba dzisiaj po live wejdę. I wszystko pokażę administracji, no, jak to się dzieje na serwerze. Tylko ten Mokotów, no, ludzie tam, jacyś... streamerzy, tam gracz chyba jeszcze Mokotowy jest. Streamerzy, którzy sobie wymyślili, że oni będą Mokotów i chuj. Nie wiem, czy w ogóle oni jakąś historię tego Mokotowa mają zapisaną, czy sobie wymyślili, czy... Nie wiem. Załóżmy, że mają, no. Nie wiem, gdzie ten kur... On chyba do centrum ten czołg pojechał, nie? Chuj wie. Ale jest kurwa stan wojenny w mieście, a nie wiem co, jak coś odjebie, to zamiast mandatu dostanę kulkę w łeb od policjanta. Tak też może być. Jadę hajs, wypłacę, naprawię sobie autko. No pustki w mieście są, nikogo tu nie ma, wszyscy obsrani. No. Czemu auto mi się nie chce zamknąć? Dobra. O, i tu już jest cichutko. 1, 7, 9, 3. Wypłać. O, jakiś lag był. Śmieszny. Miałem tylko tekst. No tak, ale ten tekst jest... O! O wilku mowa. Ten tekst jest kurwa z Pitbulla wzięty. Więc to też takie bardzo w chuj kreatywne, nie? Nie chcę też, no nie będę ich tam wyzywał, nie? Ale no, moim zdaniem, no to jest moja opinia po prostu. Jak se chcą, to niech sobie tak grają, jak im się podoba. Dopóki mi krzywdy żadnej nie zrobili, w sensie no... nie mieli żadnej akcji RP ze mną związanej i załóżmy źle wykonanej, to ja nie będę tam w ich stronę żadnych obraźliwych haseł rzucał. Dobra. Ciekawe, czy mogę naprawić auto, bo ostatnio nie mogłem. Oj, gitara. Nie wiem, gdzie ten czołg już go kurwa O, chuj. Chuj, jedziemy. Jakaś, jak na bombach jadą, to jakaś interwencja tam jest. A, ja mogę kurwa ich podpierdolić, jak chcesz. Za to, co mi dzisiaj zrobili. Jaką krzywdę mojej postaci. To ja ich podpierdolę, kurwa, od razu. Tylko, no, ja tu nazw nie znam. Więc muszę po prostu pod jakiś, nie wiem, sklep podjadę, czy pod maskę, to już będę wiedział. Już tu pojechali chyba, nie? Dawaj, kupuj auto. No, do auta mi brakuje 450, nie, 250 tysięcy. No i chuj, no gdzie ja kurwa tą Hondą gonię policyjkę, która może chyba 4 paki jechać. Też jestem pierdolnięty nieźle. Się za bardzo wczułem swoją postać po prostu. Ty, może tam gdzieś. Tam gdzie są te domki. Podjadę, zobaczę.
Nie no, na razie nikogo nie widzę. Albo może bank? Nie, raczej nie. Chuj wie. Ale policja serio musi być obstrana. Skoro już no do walki kurwa z jakimiś gangusami bierze kurwa czołg. Też nie ma co się dziwić w sumie policji, bo tam większość osób, które są na służbie, to są kadeci. Znaczy z tego co widziałem, no z moich obserwacji po prostu to wynika. Może się mylę, nie wiem. No już kurwa ich zgubiłem. Dobra, pojadę tutaj, bo to też jakaś jest willa do kupienia. Chyba. Może tutaj coś się dzieje. Nie no, cisza, nie wiem gdzie jest. Jest cała sytuacja. Pojeżdżę po mieście, zobaczę jakiś kurwa konwój policyjny czy chuj wie co. Od razu jest sprzedawane na Twicie. Ja mam wyjebane jajca. Jakby się policja w stosunku do mnie zachowała git. Te dwa przypadki co były, czy tam trzy nawet, to bym ich nie podpierdolił, ale zaraz właśnie będę teraz jeździł szukał. Tama? Ale moja postać tego nie wie, no. Nie będę od razu śmigał na tamę. Też na tamę nie chcę jeździć, bo raz, że moja postać nie wie gdzie to jest. Moja postać nie zna całej mapy. Dwa, że ja nie wiem gdzie jest tama. Znaczy wiem jak wygląda, mniej więcej jakbym poszukał tam pojeździe, to bym pewnie ogarnął. No i to... No głównie tam gangusy siedzą. O. Ijo, ijo. Jadą szkieły. Nigdy ważne czemu właściwe grasz na wyspie, a nie na przykład strefa czy oasis 3 złote. Dzięki za trójkę, no bo Oasis jest no nudne, jak nie masz znajomych, w sensie no już tam nie masz ogarniętej jakby ekipy całej swojej. To jest strasznie nudne, bo tam no ja godzinę czasu jak chodziłem po mieście, to spotkałem może 3 osoby no, na wskrzyż, a serwer był pełny. Poczekamy. A na strefie nie gram, bo tam się też odpierdala kurwa maniana, w sensie administracja jest taka. Wysparpę? W sumie niczym się nie różni od strefy. Znaczy różni się tylko tym, że w administracji są inne osoby. A myślę tak, uwagi powiedzieć innym gdzie to jest. Nie, to coś o dragach, to... Nie wiem co ja mam teraz robić. Mokotów gdzieś się zaszył, albo jest po prostu kurwa na tamie. Policja no raczej będzie miała wyjebane aktualnie w jakieś mandaty czy ściganie obywateli, bo jest kurwa stan wojenny i oni mają walkę z bandytami i z gangusami. A pracować nie mogę, bo pada deszcz i kurwa nie ma lokalsów. Więc ja nie wiem, co ja mam robić. Nie wiem, 3 godziny live'a mi się wydaje, że jak na pierwszy raz GTA jest git, szczególnie, że w sumie nic ciekawego takiego no nie było na początku tylko. Od razu wezmę, pobiorę sobie powtóreczkę. Czemu nie zatrudnić się jako pies? Bo nie miałem ochoty grać jako pies. Nie jara mnie to w ogóle. Strefa lepsza RP? No... Moim zdaniem nie. Robimy napad Eizo. No pewnie, tylko Eizo kurwa jakbyś szedł na serwer, to może byśmy się skumali tam jakoś. Tak jak na pierwszej postaci. Jak ty nie grasz, tylko w jakieś metina napierdalasz. No. Także ja kończę. Na następnym live'ie postaram się już mieć ogarnięty dostęp do nielegalnych jakichś pierdół, żeby było po prostu, była akcja jakaś, nie? Psiarskich szpiegów, ale to jest bez sensu, no. Mówię, teraz na streamie wam nie pokażę w sumie nic ciekawego oprócz jazdy, no to... Nie, moim zdaniem to jest bez sensu. Bo nie mogę sobie jaj podpierdalać, bo policja ma wyjebane, no sami widzieliście, kot czarny.
A czarny już był wcześniej. Był ten... stan wojenny. Wyjebali mi takiego kurwa strzała w tylny zderzak, że zrobili 4-360 i jakby nic się nie stało, co pojechali dalej, bo oni mają już wyjebane w tych zwykłych graczy, teraz tylko zamokotowe będą jeździć czołgami i innymi pierdołami. Więc no, ja nie mam co robić, szczególnie jak deszcz pada. No właśnie się coś rozdupczyło. Dobra, mogę jeszcze pojechać kurwa w tamtą stronę, bo tam jakieś kurwa wybuchy czołgiem czy co. Co to jest, kurwa? Gdzieś tutaj. Coś tu pierdolnęło. No, w czołg jeździ, kurwa. Co to kurwa jest? Czy oni nie mogą sobie tak strzelać? Patrzcie, o. Oni myśleli, że to właśnie ten. Co to kurwa jest, że oni se strzelają jakimś czołgiem kurwa w ten? Dobra, raczej czołg zaraz pojedzie ten. Dobra, świetnie się bawią, widzę właśnie. Czołg z działem plazmowym, kurwa zajebiście. No zajebiste RP, strzelanie kurwa czołgiem w, nie wiem, w lokalsów, no. Nie chcę kurwa i do neonem się pobawił tam. O. Coś tu jedzie. Co ja powiem wam? O, Subaru, Subaryna podjechała. Też czuję, że kurwa... Może być rozpierdol zaraz to. Mam, powiem wam, że mam chrapkę, żeby zapierdolić ten czołg, ale to by było już no... Takie non-RP. Zajebiście. Radę wazu jeden czołg pod komisarzem. Patrzcie, wszyscy pomagają, żeby tylko tych skurwysynów tutaj dojebać, nie? Tam jedna Subaryna jechała i chyba to był Mokotów. Goto RP lepszy, nie wiem co za serwer nawet. Jeszcze raz słyszę. Chłopaki zajebiste RP grają, no. Taka... No, rozumiem, można się czasami pobawić, ale no bez przesady, no. Jaki stan wojenny to jakaś kurwa... Powaga, o! Jadą, kurwa. Pościg. Nie chce mi się, kurwa, tak stać i nic nie robić. Niezły czołg, kurwa, se jedzie na autostradkę. Wiesz, takim czołgiem to możesz taką krzywdę zrobić, że to chuj. Podjeb ten czołg. Nie, bo to fail RP by było. Szczególnie, że moja postać nie wie, jak się odpala czołg i jak się nim steruje, nie? Pojadę na główny. Oni zawrotkę se zajebali. Niezłe świry. Mogę to odłożyć? O, gitara. Przynajmniej
autka mnie nie zapierdolą z parkingu. No dobra, także... Jesteś dolną zajebczołk, ale nie chcę wykorzystywać kurwa tego, że moja postać upośledzona do kradnięcia czołgu, no bez przesady. Jakbym był jakiś, nie wiem, takim psychicznym faktycznie człowiekiem, to może bym zajebał, ale jestem po prostu upośledzony delikatnie, no. Mam problemy z wymową i mam mentalność dziesięciolatka. Dziesięciolatek raczej, no, bałby się kurwa podejść do czołga, nie? Czy tam do czołgu. Ten co, koniuch? Kurde, kurwa, ty widzę, dzień dobry. Dzień dobry. A kim pan jest? Chcę tam pana nazywać. A pan jest chyba krasnalem, tak? Bo widzę taką fajną czapkę. Nie. Pan mnie nie obraża. Gdzie pan się przyjechać? A gdzie? A nie wiem. A no dobra, mogę, w sumie mogę. A ma pan kaszkę jakiś, bo ja tak bez kaszku to się boję. Dam panu kask, pan siada. No dobrze. No i chuj. Pan by założy o... No. Pasuje jak ulał. Nie wiem, kurwa, gdzieś mnie zawiezie w pizdu. A ja widziałem, widziałem z bliska nawet, no. Zdjęcie chciałem zrobić, ale odjechał. O, chyba już go nie ma, bo tutaj był ostatnio. Pana, my czołg, ja, może znajdziemy go, bo sobie fotografujemy. A jakiś w ogóle stan wojenny jest, ja to nie wiem, o co chodzi. No. Widział pan? Gościa w makijażu, powiem panu. No, jakiegoś pajacza w makijażu powinni. Ja też widziałem, no. Nieprzyjemny osobnik. Nie no, imo, niech hydry wezmą kochony, ja pierdolę graczy. Jak się panu motorek podoba? Zajebiście, fajnie, nie? Fajnie. A ile kosztuje taki? No jeszcze 2000 zebrał. Nie wiem, pożyczyłem. Aha, czyli pan ukradł. Nie, pożyczyłem. No, a jak pan pożyczył, to pan odda, tak? No tak. To dobrze, no, to dobrze. Jakiś pan na parkingu miał dwie sztuki, to mnie jednym pożyczył. No, jakiś bogaty widzę, jak dwie sztuki miał. Ja pana gdzieś wybiorę, kurde, będzie na prawej, powiem panu. Pan uważa, pan uważa, bo zaraz padnie. Stan wojenny, medyków pewnie nie ma. No, zajęci, widziałem, jechali gdzieś tam, ale no, zajęci byli. Co? To po OC, proszę. No sobie napierdają na OC jak pojebani. A pan to tak, to nie patrzuje. Słucham? Gdzie pan pracuje? Ja jako Uber. Wożę ludzi po prostu. Już tym razem ja pana przywiozę. No, fajnie jest, fajnie. Dobra, to się bawcie chłopaczki, my potem wprowadzimy wojenny tydzień gołgierka. Mam pana odwieźć, pora główny odwieźć pana? No, jakby pan był tak miły, to poproszę. Hydra będzie latana? No nie wiem, no obstrani są. Z góreczki! O Boże, jak szybko! Niech pan zwolni! Nie będę bo ja coś się stanie. Nie, jak gadam takim głosem, to mnie gardło nie boli. Jakbym gadał takim... Witam! No to cały dzień by mnie napierdalał, jakbym no przez parę godzin tak gadał. Dlatego zmieniłem postać z dziada na takiego przygupa. Żeby mnie gardełko nie bolało, nie? No, fajnie motorek, fajnie. Trzeba się zorientować, ile kosztował. Ja dziękuję za przejażdżkę. A pan medic czemu stoi z flarą? Halo, panie medicu. Pan się boi? Boję się. To. Stan wojenny to. Gdzie on pojechał, ten chłop? A pan widział czołg? Widział pan czołg? Widziałem parę razy. Ja też. No my z bliska. Chciałem zrobić zdjęcie, ale no niestety uciekł. Czemu BB nie działa? No dobrze, to ja idę. Ja idę w tamtą stronę i życzę panu miłego dnia. I pan się niech nie boi, bo nie trzeba.
Wenix, podpiszesz profil htpstamcommunity.comitwenix. Jak mi odblokują, to nie ma problemu. 11 zł. Dzięki, dzięki za 11 zł, dobra. End, koniec, bo no, no, sami widzieliście, no przejażdżka z jakimś nieznajomym i to tyle z grania na RP. No ja sobie tak po prostu będą jeździć, jak z jakichś mokotów wyskoczy autem, podjedzie, no to wtedy będzie rozpierduch, ale no, to, no, nadgracz on napisał, że oni chyba raczej nie będą się napierdalać tego z policją. Tam była jednorazowa akcja, co podjechali po prostu i tam jedną radiolkę skasowali. Gdyż oni nie są głupi, żeby robić jakiś deathmatch. 4 z mokota, wysy 11, ale speedy, no nie wiem ile teraz jest. Kurwa osób. Dobra. Także postaram się następny live z GTA, nie wiem kiedy będzie. Załóżmy, że w czwartek, jak w czwartek nie ogarnę jeszcze tych nielegalek, to zrobię z CS'a live'a. A jak będą nielegalki i to wtedy będzie się coś działo, to odpalę z GTA. No, także jak się spodobało, no to jeszcze możecie łapeczkę w górę na koniec strumyka zostawić. Z 2 subskrybery, to też byłbym wdzięczny. I jutro o godzinie... o godzinie 16 jutro będzie wrzucony filmik z... a w sumie nie powiem wam, taka niespodzianka, także no zapraszam jutro godzina 16 na mój kanał, nowy odcineczek, a ja się żegnam, dzięki za wszystkie donaty, za wsparcie ogólnie, dzięki, że oglądaliście, no i do zobaczenia, no i widzimy się na kolejnym live'ie po prostu, nie? No, także elo i piąteczka.